Wracamy na równinę Afin, gdzie nasza grupa naszych śmiałków, naszych bohaterów, niejakie trefne trefle, właśnie zakończyły swój pierwszy dzień podróży i powitał ich wspaniały nowy poranek i perspektywa następnych kilku dni podróży, co najmniej trzech, zanim dotrą do portu New Dagger na północy. W międzyczasie poprzedni dzień był pełen wydarzeń, pełen przygód. Starli się oni jeszcze dawno, dawno temu, dwie sesje temu właściwie, starli się z goblinami. Potem na następnej sesji w wyniku niefortunnych dość zdarzeń i dzięki uważnym oczom Garetha odebrali stado młotogłowów Hammerboyom. Jak się okazało, miało na szczęście okazać, byli to młotokradzi, którzy ukradli te bydła niejakiemu Royowi Lebanonowi, rolnikowi z północnych równin, z północnych terenów na równinach, który akurat podróżował z portu New Dagger do Casa de Comerade ze swoim bydłem i tam został zaatakowany, jego bydło zostało mu odebrane. Zwróciliście mu tyle, ile się udało tych zwierząt odzyskać i właściwie wtedy dogoniła was noc. Udaliście się na spoczynek, rozłożyliście warty i byliście świadkami wielu dziwnych rzeczy, które się działy w nocy. To była bardzo ważna noc, kiedy to wielu z was postanowiło coś w sobie i odnalazło pewną drogę na dalsze dni, a może i nawet miesiące czy lata czekającej was podróży. Gareth, tobie odpowiedział na twoje wezwanie jako paladyna, na twoją przysięgę odpowiedział Gael, miecz Thor, jeden z mieczy Torma, który zdecydowałeś się chwycić za rękojeść i uznać za swój. Vincent, ty znalazłeś. W ramach podziękowań od Roya dostałeś jednego z młotogłowów, nad którym rozpocząłeś swoje tajne eksperymenty. Malvin miał pewną wizję przeszłości i o tym, jak mogło to potoczyć się inaczej, przez co, co on zrobiłby inaczej, jakie są z tego jakie nauki idą z tego, że trafił na Spelljammer. A Kae, cóż, Kae miała swój moment z dala od wścibskich oczu. Jednakże wasz odpoczynek został nagle przerwany, kiedy we wspólnym śnie zobaczyliście jakąś tajemniczą, niezwykle umięśnioną postać o mrocznej aparycji, która stojąc w magicznym kręgu pełnym dziwnych, arkanicznych run, stwierdziła, że ma was na oku i że niedługo się spotkacie. I tym sposobem obudziliście się w pierwszych promieniach Rybrilli. Co robicie? Nastał poranek. Obudziliście się wszyscy praktycznie naraz. Byliście świadkami tego dziwnej wizji, którą mieliście. Vincent nie spał. A tak, Vincent nie spał. W swoim zwyczaje. Tak, ale miałeś też tą wizję. Tak, byłem osobą, która zignorowała wartę. Nie ty jeden, mam wrażenie. KS odpala fajkę po prostu. KS ma fajkę? Skąd? Gdzieś tam wcześniej mówiłem, chyba deklarowałem gdzieś wcześniej, że jakąś tam fajkę wzięła z miasta. Kupiła fajkę. No tak, tak. Odpala i zaczyna patrzeć na ten, na dym, jak spada, czy leci do góry, czy na dół, i tak się... Dym leci, dym z twojej fajki leci do góry. To... I tak zaczyna rozkminiać. I patrzy po innych. Patrzę, co robi KF i Gareth się pyta, też to widziałaś? Wszyscy to widzieliśmy? Toczy po nich wzrokiem.
Malwin jest bardzo rozjebany. Jak wygląda raczej... Malwin teraz w tej sytuacji? Malwin, no jest... Wow, dziękuję bardzo, że to zrobiłeś. Malwin jest bardzo rozczochrany. Nigdy nie widziałeś tak rozczochranego Malwina w swoim życiu. Jest... Te włosy się już trochę lepią i to nie jest efekt jakiegoś żelu. Są raczej takie... I ten, i owinięty był w jakieś takie prowizoryczne szmaty do spania, które trochę przypominają śpiwór, ale to daleko do sklepu Decathlon. Czekajcie, przepraszam, dzisiaj jest taki. Dobra, rozumiem. Gra. No i bez okularów leży i patrzy na ciebie, marszcząc się bardzo. My wszyscy... Gareth, o czym Malwin, ty pierdolisz? Malwin, obudź się. Widziałeś tego umieśnionego typa z fajką? Wszyscy go widzieliśmy, tak? Tak. Ja widziałem, ale... widziałem. Ale ktoś go rozpoznaje? Ktoś wie? Ja nie wiem, kto to był. Ta wizja wydawała się tak realna, jakby naprawdę nas obserwował i Gareth rozgląda się tak trochę. Vincent zaczyna zastanawiać się, czy kojarzy postać. Historia. Trudny. Osiemnaście plus 6, 24. 24. Nice, dobry rzut. Pierwszy rzut. Teraz muszę się zastanowić dokładnie. Jak coś, nie chcę się chwalić, ale pierwszy dzisiejszy rzut to 24. Nie widzieliście go też dokładnie niestety, ponieważ był w tym takim cieniu i w tej takiej sennej wręcz sytuacji. Ty, Vincent, jednak coś ci świta. Możliwe, że słyszałeś jakąś dawną marynarską legendę, ale nie jesteś do końca w stanie sobie przypomnieć, o co mogło chodzić. Jedyne, co wiesz, to, że to jest jakaś postać z wręcz z folkloru, można powiedzieć, marynarskiego. Okej. Okay. Damn, 24 naprawdę. Nie, no to ciężkie tutaj. No. To nie jest, bo to nie ma tak łatwo. No jasne, rozumiem. Myślałbym, że Kae mogłaby wiedzieć trochę więcej, patrząc na to, że spotkaliśmy właśnie postać... Z folkloru marynarskiego? Robi. Nie kojarzę. No dobra, ale... Jakiś chłop. Dzięki. Jakiś chłop. Świetnie, Kaja, widzę, że jak zwykle... Nie obudziłam się jeszcze, dajcie mi kawę czy czegoś. Dobra, kawę teraz. Jak dojdziemy do New Dagger, to się napijemy kawy, a teraz musimy... Myślę, że być bardzo ostrożni, podwoić warty. Nie czuję się tutaj bezpiecznie i jeszcze bezwiednie masuję sobie bark, na którym ma dość bolącą bliznę. No dobra, ale gdzie jest nasz towarzysz? Gdzie Roy? Roya znajdujecie przy jego młotogłowach, które już teraz powoli budzą się i wstają. I on je oporządza po prostu. A to w końcu Roy czy Recz? Bo ja mam sobie Recz. Roy to jest jego imię zwykłe, ale pełne, ale on powiedział, że możecie mówić na mnie Rek. Okay. Malwin zrywa się, tak jakby już odsucony konceptem wspólnej wizji postaci z folkloru pirackiego. Ale nie będziecie męczyć o to. Nie ma, to jest... I rozgląda się, gdzie jest nóż.
nóż, a gdzie go zostawiliście? Bo szczerze, nie było to powiedziane. No on był przywiązany, on był przywiązany tak, że był blisko on nie był do kogoś ogniska. Przywiązany? To nie było tak, że do Malwina? Kuba, nie pamiętasz? Czy to myślę, nie, że kojarzysz, do Malwina był tak przywiązany. Było? Nie pamiętam tego. Ale on był przywiązany... No, no dobra. Się uśmiecha, czyli się odwiązał chyba. Rokaja się rozgląda. Za naszym też. Nie, nie, jest. Jest nóż. Jest nóż, wredny nóż jest, ale jest tam, gdzie powinien być, czyli na długiej linii przywiązany do Kae. A, dobra. Okay, dobra. Kae bardzo potrzebuje tej kawy, tak? Gdzie ona jest? Patrzysz, jaki sznurek ma przywiązany do nogi, tak patrzy, o co chodzi, ciągnie i zaczyna go ciągnąć ten sznurek. No to no, on spał przy ognisku po prostu na ziemi. Nie deklarowaliście, że robicie z nim coś więcej, więc położył tam, gdzie było ciepło akurat. Nie uciekł. Nie uciekł. Lepiej. Dawaj, mieliście go na oku. Garrett podchodzi do Rega i... Dzień dobry, panie Reg, to jakie plany na drogę? Wy ruszacie już? On tak, tak, tak. Trochę wam się przyspało, nie powiem. Ja już będę ruszał dalej. To życzę szczęścia, nie natrafcie na tamtego subrata, a powiedzcie mi jeszcze, do New Dagger to ile dokładnie będzie? Znacie te okolice, prawda? Jeżeli się pospieszycie, to z dwa dni, jeżeli trakt będzie wam łaskawy, to z dwa dni, jeżeli mniej, tak, dwa i trochę, może nawet trzy. Dwa, trzy dni, mówicie, i patrzę w miejscu, gdzie złożyłem ciało tego bydłokrada jednego. Właśnie, co z nim zrobiłeś? Bo on był przerzucony przez konia. Tak. I z bokami po jednym dniu. Właśnie Garrett chce przyzwać swoją wiedzę o zwłokach i i się dowiedzieć o tym. Dobra. Bo nie jest pewien, czy zrobił dobrze. Nie jest tego pewien. Medycyna. Więc tak. Ruch. 6 plus... Wydaje mi się, że z medycyny to akurat mam profkę, ale jeszcze się upewnię. Owszem, mam 9. Masz 9? No to... ale dobra, bo jeszcze raz jakie było pytanie? Sorry. No, ile zwłoki się rozkładają? Ile się zwłoki rozkładają? Tak, kiedy próbuję ocenić, czy dowiedzieć, no, żeby pokazać szeryfowi, czy tak, przedstawicielowi prawa. Z miesiąc poleży. Czy one zaczynają jakoś walić nieprzyjemnie? Nie jej śmierdzi, ale jeżeli mu się przyjrzycie, to zauważycie, że się trochę napęczniał. Okay. Yes. I Garrett w tym momencie nie wie, czy to, że tak powiem, jest wewnętrzne, czy zewnętrzne zjawisko, ale czuje taką dezaprobatę. Mocną dezaprobatę czuje. No dobra. Ogólnie no to już nie jest sztywniakiem, już sflaczał. Rigor dobra. Mortis już zeszło z niego po prostu. Teraz macie wrażenie, że trochę spulchniał, jakby spuchł. Ty go chcesz zjeść czy co? Bo tak go dotrzymasz na tym koniu? Kaja zaczyna się pośmiechywać. Zgodzisz się ze mną, że potrzebujemy pieniędzy, tak? Czy ty nie potrzebujesz akurat? Ale myślisz, że za trupa nam dadzą? To coś zaczynam wątpić. Wiesz, jak ciężkim przestępstwem jest kradzież młotogłowa? Myślę, że tutejszy przedstawiciel prawa wynagrodzi nam nasz trud i przetrzebienie trochę populacji złodziei. Na pewno się cieszę, jak mu trupa zwalisz na próg. A czy powinniśmy taszyć ze sobą tyle zbędnych kilogramów? No właśnie, zostawmy Vincenta. Kaja, spokojnie. Kaja się rozbudził. Na rozmowy przyjdzie czas. Teraz, no faktycznie może, przyznam się, trochę pochopnie postąpiłem, zwłaszcza, że no
majestatowi śmierci należy się pewien szacunek, chyba trochę pochopnie zrobiłem. Tak się trochę bezradnie Garrett rozgląda, to co z nim robimy? Myślicie, że ile możemy za niego dostać? Czy może tutaj go zostawimy jednak, zwrócimy ziemi? Potrzebujemy tylko dowodu, prawda? Tak, Wincencie? Myślę, że głowa starczy. O, nie. Balwi się zrywa już ze śpiwora, całkowicie wstaje. Wystarczy odcinania kończyn i tej makabry, którą robicie z tym wszystkim. Tak, Malwin ma rację. Panowie, ja już chyba nie jestem pewien co do tego pomysłu. Może go po prostu zakopiemy, może jakoś inaczej te pieniądze zdobędziemy w jakiś szlachetniejszy sposób. Garrett, o tym sądzicie jednak. Ty już kopywałeś kamieniami ostatnio. Tak. Kolegów tego tu. Pokazuje na noża. Podchodzę do zwłoki, przeszukuję je, szukając czegoś, co mogłoby być rozpoznawalne jako należące do tego do tej osoby. Do tej osoby. Dobra. To no już raz ich przeszukiwaliście. Tylko ja i chyba miałem dość niski wynik z tego, co pamiętam. Dobra, no to investigation. Ja konkretnie będę patrzył pod tym. Dobra, to już nawet nie rzucę investigation, bo zakładam, że go po prostu wiesz, no, nie ma co. On też jest dość poważnie też, przypominam, poturbowany, bo raz z koniem został stratowany przez... rozstrzelałem mu to głowy, więc... No... Jest bardzo powykręcane to są zwłoki. To, że w ogóle tą twarz się da rozpoznać, to jest trochę cud. No ale dobra, tam przeszukujesz i tam nic nowego z ekwipunku, jaki on przy sobie miał, co już znaleźliście ostatnio, nie znajdujesz nic nowego. Jedyne co to ma srebrny pierścień na jednym z palcy, ale jest zbyt spuchnięta ręka, żeby go łatwo zdjąć. Kilka złotych zębów i tatuaż. Tatuaż, który wygląda, jest gdzieś jakby tutaj na lewych żebrach. I to są takie dwie jakby spięte ze sobą ręce w takim uścisku męskim, można powiedzieć. I na jednej i drugiej ręce jakby na ramieniu jest B. Takie gotyckie. Przez to, że KF mnie nauczyła dwóch symboli Steve Scant, ja już wiem, że ona w sumie jest oblatana w takim języku półświatka. To Garrett podchodzi do Wincenta, bo też chciałbym coś podpowiedzieć, ale widzi ten tatuaż i krzyczy: KF, chodź tu. Przydasz się. KF podchodzi. Jaki pierścień. Dawaj. Dobrze. Kaja, próbuję skup się. Kaja, skup się. Próbuję ją obciągnąć. Rozpoznajesz ten tatuaż? I ty Kaja próbuje się po ten pierścień, robię takiego po jej łapie. Wiesz ty. No, próbuję rozpoznać tatuaż. Nie jest to żaden symbol, który by cię z czymś kojarzył, no ale domyślasz się, że to jest po prostu coś w stylu... że DB pewnie oznacza jakiegoś jego, że to jest przyjacielski tatuaż, tak, że no wiesz, jest pewien kod tatuaży marynarskich i nie tylko i domyślasz się, że tu chodzi o tu po prostu o jakieś braterstwo, tylko nie wiesz do końca jakie. No to tłumaczę wam to, ja mówię, że tak, może jakiś pakt czy coś związane. Znak charakterystyczny, może to, co mówił Vincent, może po tym nam uwierzył i wyciągam dziennik i próbuję przeszkicować ten tatuaż, żeby pokazać, co jest prawa. Jesteś w stanie go z grubsza przeszkicać. Też nie jest jakiś super zaawansowany, raczej fajnie wygląda. I jeszcze widzę, że Vincent go tam przeszukuje i próbuje podpowiedzieć, może ma list, może ma glade, taki jak my musieliśmy zdobyć do Decomerady. To by nam powiedziało, kim jest. Ja w tym czasie próbuję ściągnąć pierścień, jakby tam gadacie, tak niepostrzeżenie, stealthując. Zostajesz znowu po łapach. Stealthując. Aha, dobra. Okej. Taki slay of hand nawet. Dobra, no to slay of hand versus spostrzegawczość Vincenta, który raczej ma na nią oko. Rzucaj spostrzegawczość Vincent. 16 slay of hands. Okej.
Chęt. Nie chęt. Czy Malvin też jest blisko? Tak, jeszcze się zapytam. Siedem. No jestem. Okej. Okay. Jestem. Jesteśmy tam. Mhm. Widzę ten tatuaż. Kal przebija mój. O, Malvin, ty rozpoznajesz. To jest tatuaż, który by raczej byłby zrobiony w więzieniu. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Ty go przerysowujesz, Gareth? Tak, tak. Ja go przerysowuję do swojego dziennika. Jak mi się udał? Dobra, jakie są rzuty? Ja miałem 16. 16 versus 7. Jakimś cudem centralnie pod twoim nosem KE udaje ci się ściągnąć ten pierścień, ale przez to, że tak musisz odciąć ten palec, nie ma innego. Już okay. Na tym etapie rozkładu zwłok, on jest po prostu zbyt spuchnięty ten typ. I jedyny sposób, żeby zdjąć ten pierścień, albo przeciąć pierścień, albo po prostu złamać i odciąć palec. To dziabie palec, jakby na taki palec tak ukręcam i chowam. Dobra, Vincent, zanim się zdążyłeś obejrzeć, znaczy nie zwracasz uwagi, że ciało nie ma palca. Ale... Bo chciałem wrócić w ogóle tego pierścienia zaraz, więc... Zwrócisz uwagę, że go nie ma zaraz. Tak. Będziesz miał zaskoczenie. Ale nie wiesz, gdzie się podział wraz z palcem. Dobra. KS, słyszysz? Mogłeś poczekać, właśnie na tego przychodziłem. Ale nie widziałeś tego. Ale to nie kto inny rok. Dobra, jest to skomplikowane już. Znaczy, bo zauważyłem go wcześniej. Nie zauważyłem, że go nie ma. W czasie, kiedy KE próbowała go zabrać, więc... Tak. Nie wiem, czy to zrobiła, nie mam dowodu, ale jakby... To KE wsadza ten palec pomiędzy palcem i pokazuje takie opaki. Matko. Dobra, Gareth już jest taki trochę... przygaszony, bo jednak trochę tu tak krewił. No, oddajmy zwłoki tego bydleka ziemi i zaczyna kopać. Czym on może kopać? Jeśli nie ma łopaty, to tym młotem próbuje tą ziemię wybić. Ojojoj, będzie ciężko. Obijanie ziemi. Jeżeli nie macie sprzętu do kopania, no to średnio będzie wam. Dobra, to zbiera kamienie, jeśli są tu jakieś. To z kamieni jesteś w stanie kurhan usypać. Dobra, to usypuję mu. Ale kurhan. To trochę czasu zajmie. Ja tak w tym czasie dobra. Godzinę pracy. Oporządźcie konie w tym czasie i zobaczcie, co u noża. To ja zostanę z Garethem i pomogę z tymi kamieniami. No, dzięki, Malvin. Czy to przyspieszy dwukrotnie jakby tak. Proces? Tak. Jak to... No to jak ja zostałem sam z zwłokami, to wycinam tatuaż. To jak zbieramy... Obskurowujesz mu tatuaż. Dokładnie. To jak zbieramy te... Kolejny tatuaż do albumu z tatuażami. Matko. To jak zbieramy te kamienie z Malvinem, to też chcę mu się trochę tak jak mówię do niego. Przyznam się, Malvin, że tobie, że trochę nie poznaję siebie poza miastem. Tak jakbym po raz pierwszy został wypuszczony z klatki, ale poczułem wolność, ale czasami czuję, jakbym to nie był ja. Czasami podejmuję decyzje, których nigdy bym nie podjął i przyznam się, że jak wtedy wybiłem z kapci tego pierwszego goblina, to czułem satysfakcję, której się teraz wstydzę i trochę mnie to niepokoi, że tak łatwo mi to przyszło. Malvin przerzuca te kamienie i pierwszy raz poza miastem? Tak w ogóle? Nie wiem, nie biegałeś z kolegami po lesie? Tak. Nie rzucaliście w siebie kamieniami? No, zwiedzałem okolice Dekomerady, ale właściwie to tak daleko jeszcze nigdy nie byłem. Brzmi to dziwnie, bo wydajesz się człowiekiem, osobą, która... Nie jedno widziała, typem podróżnika, ale no, dla mnie Dekomerady do tej pory było całym życiem. Ostatnio to miałem je właśnie opuścić, miałem dostać swoje pierwsze zadanie konsjerża za parę tygodni, ale no, los zdecydował inaczej. I co, myślisz, że lepiej czy gorzej? Tego już się nie dowiem.
No wiesz, życie jest proste na papierze, ale pamiętaj, Garrett, jednego, że posiadać sztywny kodeks, którego musisz się trzymać, jest praktycznie niemożliwe, jeśli nogę wystawisz poza mury. Być może tak, ale czasami wydaje mi się, że taki kodeks może być jedyną pewną rzeczą w oceanie możliwości, które daje szeroki świat. Ja jeśli miałbym wskazać jedną pewną rzecz, której trzeba się trzymać, to jest to, że nie ma żadnej pewnej rzeczy. Chaos wszystko pochłonie prędzej czy później, Garrett. Zobacz na niego. Jeszcze wczoraj myślał, że z tym swoim drugim z więzienia zabiorą te młotogłowy i będą mieli sporo złota. A teraz? Teraz gryzie ziemię. No. Wącha kwiatki od spodu. Kopnął w kalendarz. Nie za bardzo od spodu, bo chyba go nie zakopiemy, tylko bardziej przykryjemy. Garrett, żeby miał rację, kładzie taki wiecheć kwiatów na ten kurhan. Niech te sobie chociaż powącha. Biedak. No dobra. Dzięki, że musiałem to z siebie zrzucić. Wracajmy do nich. No. Nie bij się po głowie za dużo. Innych pobije. Już ty się o to nie martw. To dość niezdrowa forma odreagowywania swoich frustracji, ale z drugiej strony każdy ma swoją. Na coś trzeba zginąć. Ty najwidoczniej zginiesz na jakąś zemstę czy coś. Zemstę. Zemstę. Może masz rację. Dobra, chodźmy do nich, bo przed wyruszeniem mam jeszcze sprawę do Vincenta. Marvin się śmieje pod nosem i mówi: zostawiliśmy go z ciałem. Pyta się. Tak, zostawiliśmy go z ciałem. Widzisz, Garrett, kiedyś się nauczymy. Dobra. Wracamy. Wracam. Dobra. Dołączam do nich. Macie kamienie, no nie wiem, co mam więcej powiedzieć. W tym czasie, kiedy Malvin i Garrett mieli swoją przechadzkę w poszukiwaniu kamieni. Mm-hmm. Kajet, jesteś daleko ode mnie tam? Ja trochę szukam tego motogłowa, którego tam zbezcześciłeś. Tak szukam wzrokiem. Okay. Podczas gdy ja zajmuję się tatuażem, słyszysz w głowie. Nie potrafię cię rozgryźć. Wszystko jest strasznie dziwne. Możesz mi nie gadać do ucha? Robaku? Podejdź tutaj. Tylko bez sztuczek. Kaja podchodzi. Jest wyraźnie nieufna jest jakby do Vincenta w tej chwili najbardziej. I z takim obrzydzeniem trochę na niego patrzy cały czas. Wszystkie twoje zasady, które narzucasz sobie, są niekonsekwentne, nie mają żadnego sensu. Oni cały czas walczą z tym, o czym myślą, a ty po prostu robisz, a potem próbujesz winić mnie za to, że... Za co zresztą? Jaki jest w tym twój cel? Aha. Wykałem w ogóle jakby... A jaki jest twój cel? Bo ja nie rozumiem, o co ci chodzi. Robaczku. Pomyślałbym, że jest to dość oczywiste. Nie kryję swojej talii. A ty to robisz coraz częściej. Czego chcesz? Tak naprawdę, czemu poszłaś razem z nami? W Casa de Comerade mogłaś uciec. Ukryć się. A jesteś tutaj, na prerii. Dlaczego? Myślisz, że mogłam uciec? No, to nie jest takie... oczywiste. Myślę, że będąc w ruchu mam większe szanse. No, oczywiście, że mogłaś zrobić to już 3 razy, będąc tylko z nami. Czego potrzebujesz? Czego szukasz? Mówiłem ci, że statku. Wątpię. Mhm.
A jaką masz teorię, robaczku? Myślę, że coś próbujesz ukryć. Ale już niedługo. Kontynuuj spacer. Szukam tej twojej krowy, którą tak bezczyściłeś w nocy. Biedne zwierzątko. I rozgląda się za młotę głowę. Poczekaj kilka minut, a załapiesz się na pokaz. Okej. To możemy już dołączyć w tej chwili, czy jeszcze coś tam? Dobra. Okej, okay, czyli stoimy tam w grupce. Kciuk jest nadal, nie kciuk, nóż jest przywiązany do KE. Tak, jest, jest. No dobra, to co? Obozowisko pozbierane? To byłoby zwinięte? KE? Mhm. Dobra. Wszystko świetnie. Możemy iść. Okej. Okay. Dobra, to. Vincent, chodź jeszcze na chwilę, muszę jedną rzecz i pokazuję na hełm, ale odchodzę trochę dalej, zabieram Vincenta i... Dobra, pamiętasz, co było w liście o naszym przyjacielu? Tak. Dobra, Vincent. Bądź gotowy na wszystko, na następnym postoju. Spróbuję go to skonfrontować. Pilnuj jego konia. Może być ostro. Mówimy KE? Ona ma bardzo ciężki palec, jeśli chodzi o spusty pistoletów. Nie wiem, czy chce, żeby pochopnie zareagowała. Z jednej strony nie chciałbym jej do tego wprowadzać, a z drugiej boję się, co mogłaby zrobić. Gdybyś mnie potrafili nie chociaż trochę pokierować. Miejmy teraz oko na Malwina, albo jak inaczej oni mówią, na Józefa. Dobrze. Dobra. A co do hełmu, ty byłeś u łapy jubilen, prawda? Tak. Tworzyłem. Dobra. Tworzyłem bardzo dobrej jakości materiały. Bo tak się składa, że... Zabiera ci ten hełm od razu, wyrywa ci go z rąk. To tak niechętnie, ale nie to, że próbuję do siebie, tylko puszczam. I tak potrafisz mi coś o tym powiedzieć? Potrafiłbyś szlifować kamienie w ten hełm? Potrafisz rozpoznać, jakie tam były? Czy jaki typ kamieni był użyty? Chciałbym ten hełm zrekonstruować tak, jaki był. No zobaczmy. Kręci wszystkimi czterema łapami Vincent. Kręci tym hełmem, obracając go, patrząc na niego z każdej strony. Próbując rozpoznać skąd mógł się wziąć oraz jak wyglądał w czasach swojej świetności. Dobra, to najlepsza będzie chyba Arkana w tym wszystkim. Dobra. Wykonuję rzut. Tylko Vincencie, badania nieinwazyjne, proszę. Dobrze? Tak, oczywiście, w tym jestem dobry. 27. 21. Nie. 23, bo Arkana 23. Dobra, rozpoznajesz, że jest to hełm z marynarskiego folkloru. Kurwa. Okay. Koniec. Nie, ja już tak. Dobra, nie, wracając. Rozpoznajesz, że rzeczywiście jesteś kimś, kto zna się na magii i na magicznych przedmiotach. I wiesz, że są przedmioty, które potrzebują paliwa, żeby też działać. I są różne źródła takiej magii. I są też takie, które konsumują na przykład szlachetne kamienie. Tylko, że problem polega na tym, że jeśli skonsumują wszystkie, to przestają być magiczne. I to jest taki tego typu hełm. On kiedyś prawdopodobnie był magiczny, miał w sobie jakiegoś rodzaju zaklęcie, którego źródłem były, znaczy do którego podtrzymywania były używane kamienie szlachetne, ale wszystkie zostały zużyte już. Więc de facto jest niemagiczny, ale na pewno łatwiej byłoby go zakląć.
gdyby przyszła na to okazja. Ponieważ kiedyś był magiczny, więc trochę tej pozostałości, tej magii w nim zostało. Dałoby się zrekonstruować całkiem te magiczne właściwości, no ale to by wymagało pracy i dużej ilości nie tylko magicznych, ale także surowców, ale także no, tych kamieni szlachetnych. Okej. Okay. Dobra. Ach, Garecie, wiesz co irytuje mnie w magii? Co? Wiesz co irytuje mnie w tym, jak używana jest magia, przedmioty, kiedy już zostaną wykorzystane, kiedy magia już przez nie przypłynie, stają się zwykłymi śmiećmi. Są bezużyteczne. Piękna błyskotka, ale niewiele więcej. A, to... Ale ma potencjał, to na pewno, jeśli chciałbyś. Myślę, czy wiesz, jak działają? Niektóre z nich potrzebują źródła. Opisuję mu to, co wiem o przedmiotach, które mogą czerpać energię. Brzmi jak kosztowna, kosztowne przedsięwzięcie. No dobra, dzięki, Vincent. No, widać, że fachowiec. No dobra, to żeby odkryć więcej tajemnic tego hełmu, cóż, trzeba się wzbogacić. Pieniądze szczęście nie dają, ale parę rzeczy ułatwiają, jak to, jak to widać. Dobra, to pamiętaj o Malwinie, zwracaj uwagi na podejrzane rzeczy i pamiętaj też o tym, co powiedziałem wam kiedyś o KE. Na razie trochę ironia, że najbardziej mogę teraz zaufać wampirowi z Dekomerady. Pamiętaj o tym, co powiedziałem. Cóż, ja nie kryłem nigdy swoich motywacji. Może dlatego. To prawda. Moralność jest jedynie kapturem noszonym na pokaz dla innych. O. Pamiętaj o tym. Agarecie, bardzo ładnie powiedziane. Masz u mnie cytat w kronikach. W kronikach mówisz? Tak, w kronikach. Trzymałeś się w ręku zresztą. Tak. Piszę. Tak. Piszę kroniki, chyba wam nigdy nie mówiłem o tym. Myślę, że to bardzo pomaga wyciszyć myśli. Dobra, koniec tego gadania. Trzeba w końcu dotrzeć do tego New Dagger. Zobaczymy, czy ci krętacze tam w końcu zwinęli to obozowisko i dalszą drogę. Garecie, cieszę się, że mogłem znaleźć w tobie jakieś połączenie w naszej naszym poszukiwaniu prawdy. Tak. Też się cieszę. Mam jeszcze kilka rzeczy do dokończenia, zanim ruszymy w dalszą drogę. Mniemam, że chodzi o twoją upierną krowę, znaczy młotogłowa. Dobra, dobrze, Vincencie, ale pamiętaj, może postaraj się, żeby jej widok aż tak nie drażnił KL, wiesz, jaka jest wrażliwa na te tematy. Próbuję się dowiedzieć. Zobaczymy. Dobrze, no tyle. Zbierzmy się. Tyle mogłem zrobić. Dziękuję. Tak, dzięki. Dzięki wielkie za ten hełm. Gareth kłada hełm na głowę i będzie go trzymał, dopóki czacha mu nie zacznie parować od słońca, jak ten hełm się będzie nagrzewał. No i idzie do obozowiska, tam zbiera swoje rzeczy, troczy Yuki, przekłada na konia jednym jeszcze pociągłym spojrzeniem po tym kurhaniku, co go w domyśle tam zrobiliśmy, przeciąga i jest gotowy do drogi. No dobra. To jak wy właściwie już przygotowaliście się do drogi, Roy też już... On właściwie nawet trochę czekał, aż wy się przygotujecie, bo on już był gotowy tak dobrą godzinę temu. Tam widzicie, że tak popatrzył na was jeszcze. Nie wiecie do końca. Nie, trudno wam odczytać z jego twarzy, co tam mu się po głowie kręci. Ale zdejmuje kapelusz. Dobrze, to uszanowanko i szerokiej drogi. Dziękuję wam. Mam winny życie. Mam nadzieję, że jeszcze będę mógł się bardziej odwdzięczyć. A na razie szerokiej drogi, jak to mówią. I tam bierze bat i strzela nad tymi
strzela nad młotogłowami i one ruszają powoli, a on za nimi. Szerokiej drogi, Rek, nie daj się zabić. Już wam nawet się nie odwracaj, tylko odmachuję. Mhm, dobra. No, teraz jego życie jest tylko w jego rękach. My zrobiliśmy wszystko, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo. No, znając ciebie, Gareth, to byś jeszcze z nim podjechał troszkę. Nie. Nie mamy na to czasu. Gareth już jest na swoim koniu. Dobra, to co? Ruszacie w dalszą podróż? Dobra, ruszamy. No to Malwin też pakuje wszystko, co tam ma i wsiada na konia. Dobra. Gdy jesteście już na koniach? jeśli mogę was prosić. Chyba skończyłem. Zapraszam was za obóz, w którym Vincent przeprowadzał przez całą noc. To ja tylko usadzam tego wrednego noża przed sobą, jakby między mną a koniem, no nie? No. W sensie leży, przerzucony przez konia. Ktoś tam wyjęczał po goblińsku, ale nie wiesz nawet, co to znaczy. No i tak raczej ostrożnie podjeżdżam za obóz. Jeśli Kai też jest na koniu, to zrównuję się z nią i kładę jej tak delikatnie dłoń na ramieniu i Kai, cokolwiek zobaczysz, nie sięgaj po broń, dobrze? Kai, tak spojrzałem na ciebie takim konspiracyjnym wzrokiem, ale nic nie powiedziała, tylko skinęła głową. Dobrze, kiwuję jej głową i jadę za obóz. No to wjeżdżamy za obóz. No to wjeżdżamy za obóz. Vincent. Widzicie Vincenta stojącego, wyprostowanego. Jego skrzydła są schowane. Obie pary jego łap są skrzyżowane za nim, z tyłu. W takiej pozycji jakby gotowej do prezentacji. Obok niego leży motogłów, którego widzieliście już wcześniej w czerwonym od krwi piasku. Nie jesteście pewni, na co patrzycie. Możecie podejść bliżej. W takim razie Gareth schodzi z konia, prowadzi go za uzdę, uspokajając i Vincent żyje czy nie żyje? Wskazuje na młotogłowa. Jachu okrwawionym. Udało się, czy się nie udało? Nigdy nie był żywszy. Jak nie... wiecie, preria... Przerywa ci, zaczyna mówić. Jak wiecie, preria okazała się być o wiele większym wyzwaniem, niż mogliśmy się kiedykolwiek spodziewać. Nasze ciała... wątłe... nie są wystarczające, aby obronić nas przed tym, co czyha tam. Dlatego postanowiłem podjąć się pewnego ciężkiego zadania dla nas w ramach obrony naszej grupy. Wstań. Motogłów powstaje. Pierwsze, co widzicie, to oczywiście wielki łeb, motogłowa z dwoma wystającymi na boki wielkimi rogami zakończonymi tępo, z których motogłowy mają swoją nazwę. Warto dodać, że zależnie od motogłowa to jest bardzo różnorodny. Niektóre mają większe tutaj te rogi, niektóre są na przykład wydłużone z przodu, niektóre tworzą takie większe tarcze. Jest to różnorodne między różnymi motogłowami. Jakby ktoś pytał. Motogłów powstaje na swoich dwóch przednich ogromnych kopytach. Widzicie od razu, że na jego głowie znajdują się dwie metalowe blaszki wite po obu stronach jego oczu, wysuwając się do przodu, przypominające... jak się nazywał koni? Te zaślepki takie. No, zaślepki. Chyba inną ma nazwę, ale nie wiem. Przypominające. Ma klapki na oczach. Tak, ma klapki na oczach. Gdy podnosi całe swoje cielsko, zauważacie coś bardzo niepokojącego. Opierając się na dwóch przednich nogach, powstaje na swojej trzeciej nodze,
która zastąpiła tylnie o połowę młotogłowa. Jest to metalowy, półmetalowy, półbiologiczny konstrukt, na którym opiera się ciężar zwierzęcia. Stoją teraz na trzech nogach. Aby odpowiednio wykorzystać masę mięśniową znajdując się w tym zwierzęciu, musiałem ograniczyć ilość połączeń nerwowych. Ale myślę, że to dobre rozwiązanie. Niezbyt często spotykane w naturze. Trzy punkty podparcia niby są naturalne, ale podczas biegu są tylko dwa. Ale jak wiadomo, życie to jeden długi eksperyment, więc dowiemy się w czasie. Klepie go po boku. Klepie po boku zwierzę, które zupełnie nie reaguje na żaden dotyk. Stoi w miejscu. Gargaret no. Czuje, że ten, że Kae trzyma się rękę, ale mnie tak ściska po prostu, że się powstrzyma. Mówiłam, że go popierdoliło. To jest ucięte jak? W połowie tłowia? Czy tak, nogi trochę... dopiero jakby są tylko tylne w jedną? Trochę jakby za połową tułowia, tam gdzie jakby kręgosłup jego, powiedzmy, to wszystko co tam się kończy, przechodzi w taki jeden długi kikut, który kończy się nogą u ziemi. Jest to tak też duża, potężna konstrukcja, na którą złożyły się dwie nogi oraz trochę metalu. Okej, dobra, czyli ta tylna noga nie jest metalowa tylko ma te, tylko ma te nogi biologiczne też zlepione. Tak, ale jest to jakby już tak przetworzone, że nie rozpoznajesz w tym. Ja po prostu jest próbuję. Po prostu większa o wiele niż jakikolwiek ten. Okej. Tak. I myślę, że nie tylko ty próbujesz to zinterpretować teraz wizualnie jak najszybciej. A jak wygląda oczy, jak są oczy jego? Oczy wyglądają zupełnie normalnie. Oprócz jakby tego, żył? Że... Tak. Okay. Oprócz tego, że w ogóle nie widzisz, żeby się ruszały. Źrenice są jakby pozostają dokładnie tym samym. Tej samej wielkości, gałki pozostają w bezruchu. Tak brain dead spojrzenie. Można tak powiedzieć. Kompletnie skontrolowane. Ale tylko spokojnie. Widzisz, on wydaje się nie cierpieć. Spokojnie. Kaja podchodzi powoli do tego młotogłowa. Kładzie mu tak ręce, tak łapie go tak za tutaj, za mordkę. I rzuca ten... Speak with animals, próbując się skontaktować ze zwierzęciem. Okej. Okay. Nic. Nie. Słyszysz? To się nie uda, Kae. Czyli go zabiłeś, zamordowałeś. Nie, jest żywy. Oczywiście, że jest żywy, inaczej nie mógłby stać. A i co więcej, to co słyszałeś w tej chwili, co Kae słyszała w tej chwili w swojej głowie, jest to rzecz, która... jakby wyszła z tego zwierzęcia, kiedy Kae próbowała się z nim komunikować. To Kae tak po prostu się odsunęła. Nie wiem, jaką definicję życia masz, ale to się nie skończy dobrze dla nikogo. Ojej. Nie spodziewałem się, że aż tak odpierdolisz, Vincencie. Jestem w pewien sposób... porażony uznaniem dla tego, jak daleko zawędrowałeś. Uznam to za komplement. Bieliśmy jednego trupa, nie mogłeś tam tego użyć, tylko biedne zwierzątko. I to nie byłoby makabryczne, jak mówisz? Ludzki trup, może... zaskakujesz mnie. Byłoby, ale to zwierzę nic nie zrobiło. A ja nic nie zrobiłem to zwierzęcie. Odblokowałem potencjał. To była cała nasza zapłata, Garecie. Jakbyś się nie zorientował za uratowanie życia Roya. Wiem. I teraz może nas bronić. Tak, mam nadzieję, że twój nowy kolega Vincencie odpracuje to, ile straciliśmy na złocie. Ale ile złota stracimy... gdy wszyscy z odrazą będą patrzeć na nas, gdziekolwiek się znajdziemy. Nie wiem, czy to geniusz, czy szaleństwo. Może skombinujemy mu jakąś derkę, taki kropierz długi, żeby nie było widać uwolnionego potencjału. To jeszcze pomyślimy o tym. Tak, ten potencjał należy trzymać w sekrecie. W tym sensie nie uważasz? Najlepiej będzie działał utajony, jako utajony potencjał.
Żeby ktoś go nie wykradł, zanim dokończysz swoje wspaniałe eksperymenty, może powinniśmy to trzymać na razie w głębszej tajemnicy. Wykradł. Chciałbym zobaczyć, jak ktoś próbuje. Druga część pokazu. Gdybyś mógł. Rochu, czy jak wygląda to obozowisko tam? Czy jest coś, co... Złożyliście je już, więc jedyne, co zostało, tak. No to... Dogasające. Znaczy, nie dogasające. Zostało znaczy, tylko miejsce tak. Na palenisko i to właściwie tyle. A czegoś szukasz konkretnego? Tak, celu. Znajdzie się mnóstwo celi. Drogszew. Lepiej taki, który się na mnie nie wkurwi, że go stargetuje. No jest parę kamieni, na pewno znajdzie się jakieś pienie gdzieś nieopodal. Jest z jakiegoś powodu na horyzoncie widzisz przecięte na pół drzewo, takie rozwalone w pół. Jest też na pewno parę jakichś kaktusów raczej, kaktusy tu nie rosną, ale parę jakichś krzewów. Na pewno się znajdzie. Nie wiem, co jeszcze by mogło być. Może być też może być jeden taki, wiem. Jakby to powiedzieć. Jak z taka kubka z kamieni na pewno gdzieś jest, że jest kamień taki omieciony. Nie. Nie ta kubka, tej kubki nie targetuj. Jest jedna kubka z kamieni. Dobra, to mówię. Wejdźmy na konie. Po drodze na pewno coś znajdziemy. I teraz jak będziemy iść, to będę czekać, aż zobaczymy jakieś drzewo przy drodze gdzieś blisko. Nie wiem, w sensie możesz też znaleźć jakieś drzewo. To nie jest. Okej. Okay. No to pierwsze lepsze. Pierwszy lepszy krzewo. Tak, no. Dokładnie. Atakuj. Motogłów obraca się momentalnie w kierunku. Kierunku krzewu, który znajduje się niedaleko. I rusza w jego kierunku z prędkością 40 stóp. Gdy podbiega do niego, atakuje go swoimi ogromnymi młotorogami i robi to nieprzerwanie, aż z krzewu zostaje kubka patyków. Mimo, że będę miał koszmary chyba tej nocy. Cóż, trójnogi motogłów jako narzędzie zemsty. No, mam nadzieję, że Gael ma poczucie humoru. Ale jeśli uratuje życia... Dobrze, Vincent. Niech będzie, ale... Może właśnie jakoś go tak... Nie strasz za bardzo ludzi nim, dobrze? O, nigdy to nie był mój cel, zresztą. Dobra. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może akceptować. Może coś ponieść na swoim grzbiecie? Zawsze można go tak wykorzystać też. Właśnie, Roch, czy może coś ponieść na swoim grzbiecie? W sensie, czy może mieć... Może mieć juki, tak. Okej. Okay. To przerzucam. W sensie, no bo ty masz jego staty. Tak. No i on ma swoją siłę, nie? Tak. On też jest odporny na wyczerpanie z tego, co tak, podejrzewam. Nie może się męczyć. Nie jest w stanie się męczyć. Więc no, jego siła pomnożona razy 15 może ze sobą rzeczy nosić. Nice. Gareth, ja bym mu zabrała konia, zanim koniu coś zrobi jeszcze. Niech sobie jeździ na tym swoim trupie. Konia nie damy mu skrzywdzić. Obiecuję, ale miej go na oku, tak? Konia. Spokojnie. Vincent, ty zamierzasz na nim jeździć? Nie nadaje się do tego. Będzie nam towarzyszył. Nie nadaje się? Nie poniósłby takiego... Patrzę na noża, który jest przede mną na koniu. Noża by powiózł, bo... W sumie podchodzę do noża. Pomyśl o tym, będzie wyglądało, jakby to on go ujeżdżał. Idealny kamuflaż. Dobrze, więc zobaczmy. Czy mogę podnieść noża do... Tak, nóż jest small.
Ja go nie zatrzymuję Smolny. Na koniu. Mogę ci go pomóc zdjąć. Tak, jeśli chcesz. Dobra. No to biorę w takim razie noża, podnoszę go czterema łapami i przenoszę go na młotogłowa. No to wsadzasz go na tego młotogłowa i on ma takie. Przywiąż go. Przywiąż go do. Będziesz dymulić te coś! To jest postęp nożu. I zaczynam. Tak, przywiązuję jego. Proszę, ręce już nie zabijcie po prostu. Do. No tak jakby lejce zrobił prowizoryczne. On nie może kontrolować go, ale wygląda tak, jakby go uwodziło. No dobra, czyli przywiązujesz go po prostu do. Dokładnie. Do tej bestii. Okay, lepiej, jest, żeby nie spadł. Jakoś go przywiązałeś, okej. Okay. Tak. Marvin pokazuje nogi. Ciasno nogi. Jasne. I przewiązuje też jego nogi pod spodem. Tak, też o tym myślałem. No. Dobra, no. Dobra, no przywiązuje, co mam powiedzieć. Dobra. Już jest umiejscowiony. To Kae, prowadź. Może oderwiesz myśli, jak zrobisz szybki zwiat i w drogę. I ty na to przystałeś? I pokazuję na tego goblina biednego, który jest przywiązany. Kae, im szybciej dotrzemy na miejsce, tym to się szybciej skończy. Prowadź. Wiesz, mi dużo widziałem wśród piratów, ale nie wiem, wy tu jakoś po prostu wchodzicie na jakiś wyższy po prostu poziom. Dobra, jadę, nie mogę. Zwracam się do noża. To będzie jego pierwszy test, więc 3 punkty podparcia, możliwe, że straci równowagę. Jeśli coś się stanie, spróbuj nie zostać przygniecionym, dobrze? Mogę ciebie rozgnieć, robalu wstrętny. Coś tam po goblińsku zaczyna do ciebie mówić. Odchodzę na konia. Spoko. Dobra, to Garys jest gotowy do drogi już. Dobra, no to co? Rozumiem, że... Ja również. KE prowadzi, tak? Tak, już ruszyła przodem. Dobra, to w takim razie KF rzucasz na survival. 15, 19. 19, okej. Okay. No i bez to. Setki to jest 9, 90 i jedynki. To jest 98. Kurde. Że się nie da. Interesting number. Dobra, sprawdzam. KE ma dryg do takich ekstremów na dostaw. Dobra. Ale wysoki rzut na ten. Dobra. 98, tak? Tak. Lubię, jak tak trochę tak patrzy i tak... I nie dowierza. No. za wysoko jest. Dobra, inna tablica. Ja się nie nadaje do niczego. Spróbuj, rozmawiaj. Nie. To jakby weto. Nie, po prostu głupie było. To jakby to nie byłoby nawet fajne. Okay. Dobra, mam. 98 lubisz, tak? Tak. Okej. Okej. Dobra, więc tak. Jedziecie sobie, jedziesz KE, przed tobą preria. Dostrzegasz jednak coś na horyzoncie. Dostrzegasz mianowicie sępy, które krążą nad czymś.
krążą nad czym, nad jakimś takim ciemnym kształtem koło traktu. I kiedy bierzesz swoją lunetę i przyglądasz się, widzisz, że tam jest rozbity wóz. I nad nim krążące sępy. To kawa osobą. Zobacz, Gareth, więcej trupów do chowania. Marvin spuszcza głowę w dół. Co to za przeklęta okolica? Jadę zobaczyć. I KR rusza przed siebie. Speed, doszując cwałem w kierunku właśnie zobaczyć. O Jezu, czekaj. Jakby uznajesz, że to nie jest jakieś niebezpieczne. Po prostu idzie zobaczyć, co tam jest z ciekawości. Dobre. Czekaj, też spinam konia i za nią. Dobra, no to ruszacie zobaczyć, co tam, co to jest. I... ja puszczę za nimi mięśnia. Dobra, mięsień jaką ma prędkość? 40 stóp. Dobra, no to oni są o 20 stóp szybsi, więc oni dotrą pierwsi. Kurde, szybki jest mimo wszystko. Szybszy niż zwykła istota. Dobra. Jest ten goblin, tam się obija na tym. Marvin rzuca. No, wypadku i wrogów nóż. Jak nóż taki przypięty. Może damy mu kusza, będzie turetem takim. Nóż jest. No nie, rozwiązaliście go. On jest jak taki... jak taka zabawka, wiecie, co głową trzęsie w tirowcu, no. Poza tym chyba nie celowałby w naszych wrogów, coś mi się wydaje. Dobra. Marvin podjeżdża, ale tak z tyłu. Trzyma się, przepuszcza mięśnia przodem zdecydowanie. Dobra, no to podjeżdżacie. Dobra, kto podjeżdża pierwszy? No Kaja, bo ona była, nie czekała jakby na Garetha, tylko jakby spięła się i podjechała szybko. Dobra, no to podjeżdżacie i rzeczywiście, jak już jesteście nawet dość blisko, do waszych nozdrzy dociera kwaśny, znaczy nie, lekko słodkawy zapach truchła i dostrzegacie parę sępów, które łapczywie zajadają się zwłokami przy trakcie. Widzicie dwa już tak dość porządnie ogryzione szkielety ludzkie i albo humanoidalne ogólnie. I jeden szkielet konia pociągowego, który prawdopodobnie był przywiązany przytroczony do tego wozu. Sam wóz jest praktycznie dość, to jest kryty wóz. Widzicie, że ma zdartą derkę, sterczą tylko druty. Wszelkie kosztowności, czy jakieś tam, nie, no kosztowności jest. Wszelkie jakieś manatki ze środka są porozrzucane po okolicy. Skrzynie mają po prostu wybite deka. I jest też jedna beczka, z której ktoś wybił albo wyjął. To też deko. Poza tym stoi na tylko, jakby jest taki przechylony na bok, kiedy stoi tylko na dwóch kołach. Dwa pozostałe koła po jednej stronie. Nie widzicie ich. Wygląda na robotę bandytów. Myślisz, że jeszcze się tu kręcą? No ale to chyba długo leży, bo te ciała to już takie obgryzione. Tak. Na ile można ocenić? Mogę ten spróbować? Możesz się zbliżyć i przyjrzeć się zwłokom. No i to będzie wtedy medycyna albo survival. No to podchodzę i przeganiam ptaki. Dobra, no to... nie wiem, czekajcie, sprawdzę, jaki dźwięk wydają. Zgaduj. Sępy, no. Sępy jakiś taki nieładny muszą. Pewnie jakoś taki chrapliwy, taki... Jezu. Boże. Brzmiało bardziej jak paw. A pawie tak wyjął jak syrena. Tak! Cicho, bo nie słyszę. Jeszcze na pasery. Chodzisz tam puffer. Dobra. No to ja szybko pobiegnę do łazienki. Dobra. Kurde, nie ma. Chyba nie robią dźwięku po prostu. Sępy są nieme. One po prostu jedzą rzeczy i latają.
nie są zbyt społeczne, więc też nie mają potrzeby wokalizować raczej. A, dobra. No tak, bo przecież przypomniałem sobie, przecież w kreskówkach zawsze robią, jak krążą nad tym. To sępy robią takie i rozpierzchują się przed Kae, ale czekamy na Kubę, z tego co pamiętam. Wysłałem ci ten dźwięk sępa, jakiś znalazłem. Dźwięk sępa. To on. Dobra, to tak robią. Czekaj, skopiuję dźwięk, skopiuję ten i... Link. I wrzucę do Genku. Genku. O! Kurwa. Drugi dzień jazdy, a co to za okolica? Co robi Gardis? Co robi kompanię? Gardis. Za co płacimy podatki? Gardis swoją jurysdykcję skończyło jakieś 10 mil temu. Co Garycz nauczył dzień temu, ale zapomniał, bo inne rzeczy zaprzątały mu głowę. Dokładnie. Dobra, ja rzucam jak coś na ten survival. Okay. 14, 4, 18 na survival. Dobra, wszyscy już są? Wszyscy wrócili? Tak. Dobra. Tak. Survival 14. Dobra, no to podchodzisz do tych... Czekaj, 18. 8, bo 14 plus 4, 18. 18. Tak? Tak powiedziałem chyba. Tak. Zależy ile masz na kości. Dobra, no to podchodzisz do tych zwłok. I nie są aż tak stare, widzisz, ponieważ po prostu widzisz, że pachną już raczej dość wyraźnie, czyli możesz im dać na pewno co najmniej 2 dni po samym zapachu, ale zauważasz, że mogłyby tu być o wiele krócej, po prostu padlinożercy bardzo szybko się nimi zajęły. I to... No, za 2 dni max. Dwa dni Dobra. Max. Czas nas nagli, to przeszukaj wozy, zajmijmy się szczątkami i jedziemy dalej. Gareth szuka łopaty. Okej. Okay. Przyda mu się wreszcie. No to... Najważniejszy. Kale przeszukuje ten wóz. Dobra, investigation. Malwin podjeżdża do was. I dobra, jeszcze jedno tylko muszę. Dobra, no róbcie. 16 investigation. 16. I co? Ile trupów? 4? 3. 2 humanoidalne, 1 zwierzę. 2 jakieś ludzie i 1 zwierzątko. I za 2 dni tak leżą. Maksymalnie. To nieźle ich podgryzło. Było. Głodne ptaszki. Tak, jeśli ja też miałem rzucać na investigation w szukaniu łopaty, to wyrzuciłem 6 i mam 6. Okej, okay, to nie znajdujesz łopaty. Ile wyrzuciła KE? 16. 16 na investigation, tak? No. Dobra, tak. To zaraz do was. Co robi reszta? Podjechałeś tak. Ty, Malwinie, i ty, Vincent, też, tak? Tak. Dobra. Ja rozglądam się, obserwuję horyzont, czy nie ma gdzieś kogoś innego. Spostrzegawczość. Perception, nie? Tak. Ja bym chciał się przyjrzeć tej karo... Bo to jest jakiś wóz, tak? To jest taki kryty wóz, tylko on jest... Czy on jest raczej z tych bogatszych, czy z tych biedniejszych, bazując na tym, co ogólnie wiem z życia i na tym, co widzieliśmy pod Casa de Comerade. Dobra, to nawet nie musisz rzucać. To był dobry wóz. To był dobrej jakości wóz. 8 okay. Rzuciłem ja. 8? Na spostrzegawczość? No to tak. twojemu wzrokowi nie dostrzegasz nic alarmującego w okolicy. A i plus, chcę od razu dodać jedną rzecz, że mięsień ma Vigilant, czyli nie może być zaskoczony jak coś. On nie, ale wy tak. On nie, ale my tak, oczywiście. Tego mówię, że... Tak, rozumiem o co chodzi. Dobra, no i mięsień gdzieś tam też stoi przy was, tak? Mhm. Dobra, czekam. To Kae, kiedy ty wskakujesz, znaczy schodzisz z konia, czy chyba tak, nie? Tak, zeszła z konia, no ten wóz przeszukuje.
Dobra, no to tam zaczynasz przerzucać jakieś rzeczy. Niestety większość się wydaje pozabierana, jakaś taka, albo są, albo po prostu, no został, nie, po prostu został przeczesany. Nie znajdujesz nic ciekawego, ale w pewnym momencie słyszysz, że coś się poruszyło pod wozem. To... Słyszałeś jakieś skrobnięcie albo jakieś ciche jęknięcie z podwozu, z to... drugiej strony. Mm-hmm. To wyskakuje z niego i chwyta za broń i tak woła głową resztę. To ja... Opaki. Widzę, że Kaja sięga za broń. Wyjmuję młot. Mm-hmm. Zeskakuję z konia i prowadzę go za uzdę i podchodzę do Kaja. Ja mówię głośno... A, przepraszam. Mów, Kuba. Ja mówię głośno... No, tak jak myślałem. Wszystko już rozkradzione. Nic dziwnego, taki bogaty wóz. No to... Zbiegamy się! Tak. Okej. Okej. A ci bardziej. Wypadło 4, czyli 10, czyli 18. Odwracacie się na Malwina i patrzycie, on chce już jechać. Nawet oni mi uwierzyli. Tak, wszyscy uwierzyli mu, no. Dobrze, tak pokazuję Malwina na wóz ten. Gareth zagląda pod wóz ostrożnie. Dobra. Da się, czy trzeba go podnieść w ogóle? Nie, on tak stoi jakby... Aha, dobra, rozumiem. Że dwa koła z jednej strony brakują i stoi co pozostały. Jasne, rozumiem. Więc i tam po prostu, tak jak pada światło Rebrilli, po prostu jest zrzucany cień tam pod spód. I zaglądasz tam do środka. Znaczy, Gareth, tak? Ty tak, zaglądasz? Tak. Mhm. Ja mam broń w gotowości. Ktoś tam. I w cieniu, w ciemnościach, widzisz małą dziecięcą sylwetkę, która siedzi tak przykulona i trzyma pluszowego misia. Jest to mała dziewczynka o kasztanowych włosach i zielonych oczach, ubrana w niegdyś chyba elegancką, ale teraz całkiem podartą sukienkę i patrzy się na ciebie przerażonymi oczami. Kiedy ty tam zajrzałeś, nawet i się wycofała trochę do jakby bardziej do cienia. Tak, schowaj broń, tam jest dziecko. Odkładam powolnym ruchem młot. I... Rozumiesz mnie? Mówię po łagodnie we wspólnym domu. I ona pokiwała głową na tak. Tamci już poszli. Nie bój się. Wyjdź. Nie zrobimy ci krzywdy. Jak coś to KR-ko opuszczę, ja pistolet mago też w sobie. Okej. Dobra, i słyszysz takie po cichu tam, jakby jak ona jest taka skulona i słyszysz, na pewno już ich nie ma. Znaczy, tak? Przepraszam, nie, mówi, jego już nie ma. No, na pewno jego już nie ma. Nie ma. Ktokolwiek tu był, poszedł sobie. A chodź i wytłumacz nam, co się stało. Zakryjcie jej oczy. A na pewno patrzyłeś w górę? Patrzę w górę. Widzicie, jak cień słońca, znaczy w cień Rebrilli zostaje przykryty dwoma potężnymi skrzydłami. Kiedy jakiś ogromny tak zaczyna do was nurkować. Rzucacie na inicjatywę. Kurwa, man. Jesteście zaskoczeni poza mięśniem. Beautiful. Cóż. Mięsień jest teraz tutaj grany przez demonicznego niedźwiedzia z Dragon Age. Okej, no to ja. Model tutaj jeszcze musimy ogarnąć, tak naprawdę. Tak, gdy mięsień stoi w miejscu, to ta jego trzecia noga
podchodzi pod niego i on stoi tak na tych trzech nogach, zajmując jedną kratkę. Będąc medium. Medium. Wyniesienie jest medium. Tak. Medium rare, kurwa. To i też. No jest rare, to na pewno. On jest rare. On jest rare kartą w potworiadzie. On nie ma jej, to jest nielegalna karta. Tak, dokładnie. Dopiero wyjdą takie. Tak, działa na range, oczywiście, że działa. To by nie miało sensu na range, że Paweł. Dobra, dzięki. Jeśli nie ma mele, to każdy działa. Dobra. Okay, my jesteśmy gdzieś tutaj, nie? Raczej dalej. Dobra, it's time for big Garrett reveal. Tak, to ja bym chciał podziękować QRT-emu, bo dowiózł mi Garretta jakościowo, szybko, profesjonalnie, mimo że poprosiłem go to chyba przedwczoraj, tak naprawdę, czy tam wczoraj dałem mu rewki, więc no dzięki jeszcze raz, jesteś wielki. No jest to największy Jacek Sobicz, to na pewno. No i też macie w końcu, widzowie, było tu wiele pytań brzmiących. To jak ten Garrett wygląda teraz? Właśnie tak. There it is. Dobra. No jest też biblijnie akuratny młot bojowy, tak? Jak coś. Tak, najważniejszy tak. Element. Widać młot bojowy, jak wygląda. Dobra. Jak wygląda inicjatywa? O Boże. Napisane są. Na czacie. A, jest. Dobra. Ja i mięsień mamy tą samą inicjatywę. Z tym, że mięsień po mnie jest zaraz. Tak, jest po tobie i musisz użyć bonus akcji, żeby wydać mu rozkaz. Tak, jeśli go kontroluje. Garrett nie jest szarpy stół i neszed. Czyli są jakieś w ogóle te downsides mięśnia? Znaczy, tak, mięsień może się poruszać sam poza i reakcję robić oraz dodge robić jako akcję, jeśli mu nie każe. Natomiast jeśli ma jakąś akcję zrobić typu atak, to ja muszę mu rozkazać. Okej, czyli ma taki samozachowawczy instynkt. Tak, on się broni i robi reakcję, czyli pewnie robi też te attacks of opportunity, ale nie robi nic aktywnie, tylko reaktywnie, jeśli nic mu nie rozkaże. Daj, to będzie ciekawe. Dobra. Alright. To już są z bonusem, tak? Tak. Tak. Dobra, w takim razie widzicie, jak z przerażającym okrzykiem gigantycznego rozmiaru sęp, giant vulture, large beast, leci na was, po prostu nurkując. I będzie próbował złapać, bo Kael, ty stałaś na wodzie, z tego co pamiętam. A, no dobra, nie będzie. Bo musiałaś wejść na wóz, żeby go lutować. Czekaj. Nie, tylko że ja stałem tak już tą dziewczynkę tu chciałem celować. Dobra. Dziewczynkę chciałem celować. W sensie, coś tam. Kaja już była, nie, pomyliłeś zbrodnię wojenną, które Kaja, ona już była przy kolejnej. Dobra. To niestety najbardziej na widoku jest Malvin albo Vincent. Rzucę. A nie może tą krową się zająć taką zjedzoną? Już jest objedzona. Dobra. Parzyste, nieparzyste. Parzyste. Malvin. Ogromna... Sęp. Bardzo dziwne podejście ma ten sęp. Nie rozumiem go. No. Czekaj, trochę za dużego go zrobiłem. O, jest. Wow. Boy. Ale boy. Dobra, big no boy. To on swoop po prostu na ciebie. Nad tobą cię po prostu podlatuje i próbuje uderzyć cię najpierw. Pierwszy atak pazurami, kiedy próbuje cię chwycić. Pierwszy atak. Że cię po prostu, dobra, raczej nie trafia, bo ma 9 razem, więc pazury nie trafiają. No ale nie trafia pazurami, to próbuje cię dziobnąć. I dziobnięcie 15. Kurwa, jeden przed... No. Dobra, czyli udaje mu się ciebie dziobnąć.
przez ten kapelusz. Zadając ci tym samym 8 obrażeń. Jej. I wznosi się w powietrze z powrotem. Gdzie jest? Nad nim? Jest na 30 stóp nad Malwinem. Malwin, masz attack of opportunity, kiedy on po prostu zaatakował cię, ale wychodzi z twojego zasięgu. A Malwin nie spadł. Malwin? Nie, nic. On go tylko ten. Tylko go. Oh Lord. Tylko go dziabną. Okej. Okay. To godźgam, tak. Dobra. Ja chytam. Jak on mnie tymi pazurami próbował złapać, to ja już jestem jak. Łapię się za kapelusz, łapię się za rapier. Whoops. I dźgam. Hold on. Dobra, nie trafią. Jeden. Okej, jeden. No to nie spodziewałeś się zupełnie tego ataku. W rezultacie no nawet go nie drasnąłeś, tak? Po prostu nie trafiasz. Nie jestem zły, wiesz, nawet. Tam się no. Z tym rapierem trochę. Tam leci coś na ciebie. Wiesz, było... ogromna bestia po prostu cię zaczyna... To było pełne zaskoczenie tutaj. Tak. Niestety. Macham na... Nie dostrzegliście go w porę. Tak. O, dobra, tak może być. jest nad wami. Teraz jest... To była tura zaskoczenia i teraz dopiero zaczynamy normalne tury. Pierwszy jest... Malwin i Kae, ale domyślam się, że Kae ma więcej dexa, więc pewnie zaczyna. Chociaż masz 4? Kae ma 4 dexa. No to zaczynasz. Zaczyna. No to Kae, mając broń przygotowaną już właściwie wcześniej do ataku, wycelowuje w sępa, tylko teraz pytanie, bo on jest 30 stóp. Czyli pytanie, czy to jest 60, czy już muszę strzelać z tego dłuższego z disadvantage'em, tego 220? Czekaj, zmierzę to. Mhm. Jest o 10 stóp za daleko. Okej, okay, i to rozumiem, że jest disadvantage, tak? Wtedy? Disadvantage na handgunie, no. Dobra, nie masz dobra. Wystarczająco długiej lufy. Mhm. To celuję i próbuję strzelić. Dobra, to jest 17 i plus 8. Ostatnio liczyłem plus 6, ale jednak zapomniałem z rangera doliczyć, tak, więc jest plus 8. To był disadvantage już, czy...? A nie, przepraszam. Tak, masz rację, jeszcze zamyśliłem. 12 plus 8, no czyli będzie 20 łącznie. 20. Nice. Okej, trafiasz. I rozumiesz, ten dłuższy dystans tylko tyle, że tylko celowność, a damage już ten. Damage zostaje taki sam. Dobra, i teraz ja od razu chciałbym użyć Favored Foe. Pierwszy okay. raz. Czyli okay. przy pierwszym ataku mogę jakby zdeklarować, że łączę się jakby z tą, że skupiam się 100% swoją energię na tej. Na tej kreaturze i będę mieć dodatkowe obrażenia. Tak. Tak. Nice. Teraz rzucam i jeszcze momencik. No to wiesz, zamykasz jedno oko. Aha, dobra, bo jeszcze chciałem jako ten. A nie, dobra, to już za późno, To na razie tylko to robię. Okej, okay, 1d10. Aha. Tak, już teraz. 1d10. 5 plus 4, 9 i 1d4 dodatkowe. Tak. Cztery akurat. Nice. Czyli miałem 5 plus 8, czyli 13. 13, dobra, no to Sam zostaje dość poważnie trafiony. Gdzieś tam w skrzydło, gdzieś obrywa. Widzisz, że się zachwiał, ale stoi. 13 to było, tak? Dobra, to teraz teraz jest Malwin. I mam, możemy jakiegoś tokenika tego Kida? Dobra, tokenik Kida. To trefla można po prostu. Czekaj, znajdę Kida jakiegoś. Okej, okay. Dobra, no bo... Ale ogólnie Kid jest pod wozem. To na razie dobra. Położyłem tam. Dobra. Super, dobra. No to Malwin zeskakuje z... A nie, czekaj, jestem na koniu, nie? Mm-hmm. Mogę na koniu jechać też. Może. Przemieszczać się nim. Mm-hmm. Okej. Okay. Nie muszę skakiwać z konia, jakby, what the fuck. No dobra, więc konie mają... 60. Jak to... 60, okej. Okay. Póki jeździsz na koniu, masz 60 stóp szybkości. Okej, okay. Dobra. Czyli jakby dwa razy tyle, co ja. Mhm. No dobra, to raz, dwa,
3, 4, 5, 6. Tutaj dojeżdżam na koniu. Mhm. Robię taką jakby... Tak go za... Stopuję go tak o, jakby ścianka była. I mogę z niego jeszcze zeskoczyć i mieć jakby swój movement? Nie, nie. Zużywasz... Ale mogę zdaszować. Możesz zdaszować razem z koniem. Bo zejście z konia kosztuje połowę movementu twojego. Więc okay. Możesz z niego zeskoczyć i jeszcze przebiec teoretycznie. Okej, okay, dobra. No to ja wykorzystuję tyle, ile się da po prostu tego, nie? Chcę z niego zeskoczyć i, i dobiec do tego dziecka. Dobra, no czyli możesz przebiec trzy kratki. Okej, okay, no to zeskakuję i raz, dwa, no, i tyle, ile akurat było. Okej. Okay. Okay? I jakby jako... nie mam już akcji, bo to było z daszem, no nie? Tak, czyli zużyłeś akcję na zeskoczenie ze skonia i dasz. Okej, okay, w bonus akcji po prostu zasłaniam ciałem to dziecko. Okej, okay, dobra. Czyli tam się... jakby po prostu... wczołgujesz pod spód i... Tak, jakby próbować złapać, nie? Dobra, rozumiem. Osłaniasz swoim ciałem. Mhm. Jakieś takie... dobra, to teraz jest znowu tura Sępa. I Sęp... Dobra, kto mu tutaj... No, mu się tutaj nie podoba. Kto wygląda najsoczyściej? Mięsień. To jest. Nie. Same mięsień. Mięsień jest trochę w krwi też, więc... Jeszcze ma goblina na sobie, to w ogóle jest soczysty. Taki dwa kostki. O Boże, jak wisienka na tarcie. Rzeczywiście, rzeczywiście, jeśli nad tym zastanowimy, on już wygląda jak padlina. Dobra. Będzie atakował mięśnia. Czyli po prostu robi to samo. Słup na dół. Okej. Okay. O mój Boże. A jak ten damage działa? Że, w sensie, że mięsień grapluje noża i się sumuje? Czy... Jak źle pójdzie, to trafi noża. Dobra. No to podlatuje pod tego, pod mięśnia. No nie będę przesuwał tej figurki. Rozumiecie, o co chodzi. Po prostu zjeżdża na dół, wysuwa swoje szpony i już i chwyta mięśnia. Mięsień ich zdaje siłę. Jasne. Atletykę bądź siłę. Nie wiem, czy on chyba nie jest proficient w atletyce, więc musi Dexa znać po prostu jest. Siłę. To Dex albo siła do wyboru dla ciebie. Jako saving throw mój teraz, no to biorę Dex. Tak, bo znaczy jako przeciwstawny do... Sępa, którego po prostu próbuje podnieść z ziemi. 18. 18. 15 plus 3 saving throw. Dobra. Nie zdaje. Sęp jako swój pierwszy atak pazurami podnosi mięśnia. Mhm. I zlatuje nim na 15 stóp w górę, jak go ma... Dobra, robimy inaczej. Ląduje. Pierwszym atakiem łapie mięśnia. Słyszymy rażenia noża. Tam jeszcze dziobie. Tylko jakby co, to mięsień ma w atletyce chyba profkę, bo ma w skills athletics. Tak. Mhm. Było dodane. Było. A, dobra, sorry. Czekaj, bo to było, ja teraz na Dexa rzucałem saving throw. To do wyboru, albo Dex, albo siła, kiedy on próbuje albo uniknąć zwinnie, próbuje być złapany. Dex, więc... okay, to nie jest saving throw, to jest przeciwstawny. A, przeciwstawny, kurwa, głupi jestem. Dobra, no nic, tak czy siak... Welcher po prostu rzuca swoją siłę przeciwko twojemu Dexowi bądź sile. Dobra, no to już powiedzmy, że trudno, bo mam plus jeden do tego Dexa, więc tak przegrałem. Na następny raz będzie po prostu. No właśnie, Nie będę cofał przez to, że ja nie doczytałem. Dobra, więc to udaje mu się złapać i teraz drugi i od razu zaatakuje dziobem. dużo. Jezu. W końcu będzie martwy, to było tak. 18 trafia? Trafia. Trafia, dobra. 2d4 z dziobu. Nie martw się. 9 obrażeń. Okej.
I wznosi się, łopocząc skrzydłami z mięśniem i nożem. I brędnym nożem w pazurach w górę. Jak brzmi nóż w tej chwili? Co robi? Tak. Nóż jest w najgorszej przejażdżce w tej parku. Ja się tam zamoczę i po prostu próbuję się wydostać z tych węzłów i właściwie rzucę mu. Kto wiązał? Kto go przywiązywał? Vincent. Ja. Vincent, rzuć na survival. O Boże. Aż tylko, że na supełek po prostu zrobię taki... Na kokardkę, tak. 11 plus mój survival, no nie był zbyt wysoki, więc to będzie... 1, czyli 12. 12, widzicie, że nóż się wyrwał po prostu z tych, z tych lin i upadł na ziemię. Jesus. Tutaj koło tego. Jakiś goblina to muszę znaleźć. Ile damage'u spadek? Nic, bo na razie tylko ten. Nie porwało go do góry? Porywa tylko mięśnie, on się zdążył jak... A, dobra, rozumiem. Chyba, że bardzo chcesz, Kuba. To mogę mu te 2d6 zadać. O, cholera, zły przycisk. Dobra. Czy mięśnie może teraz... Atakowy. Mięsień będzie w twojej turze i może atakować. Może się bić tam po prostu. Nice. Wojny bestii! Jakie jest burza! Jak ale... Godzirej, ta ćma taka. No. Coś. Ale sęp teraz L wziął. Jest, proszę. Tutaj sobie leży wredny nóż. I sęp wznosi się z mięśniem w pazurach 15 stóp do góry. Who's next? Vincent. Widzisz, jak ogromny sęp z twoim magnum opus zaczyna spierdalać. Jakie silne skrzydła. Nie. Okej. Najkrócej. Vincent wypatruje... To są już szkielety, to jest szkielet, prawda? Tak, to są ludzkie szkielety. Dobra, wypatruję czaszkę. Jest, na pewno się znajdzie. No, fantastycznie, jakby idealny. Idealny pocisk z rozbryzgiem. Używa katapult na czaszce znajdującej się przy wozie. Chociaż ta mała nie patrzy na to, dziewczynka. Powiedziałem, zamknijcie jej oczy. Znaczy, ja jestem, teraz widzi tylko zdyszanego Francuza to dziecko. Nie, co gorsze. Dobra. Don't go there. Cisza. Dobra. Vulture zdaje Dexa, prawda? Tak, Dexa zdaje, dokładnie. Kiedy leci w niego pocisk. I nie zdaje. Dawaj obrażenia. Bam! Czaszka wbija się w sępa, roztrzaskując się na kawałki, uderzając go odłamkami. 3d8 damage, let's go. Uff, panie. O. To jest posrane. Zakładam, że... I też ten... 17. 17. 13, 17. Uff, dobra. Opisz, jak sęp zostaje trafiony czaszką na śmierć. Nice. Czaszka uderza go z taką prędkością, że zostaje od razu zniszczona, odłamki wlatują w cielsko sępa z taką prędkością, że wylatują na wylot z drugiej strony. Matko. Jeszcze kilka razy uderza ogromnymi skrzydłami, po czym traci całą energię i runie ku ziemi. Dobra, z ogromnym impetem uderzając, tworząc mały krater. Czyli tutaj Victory Area musi tak, jak w Dev Zone. Wszystko było przemyślane. Ląduje prosto w Dev Zone. O, jak opad. Razem
z mięśniem w jego łapach. Dobra, rzucaj 2d6, poproszę. Dobra. Fuck. To będzie długi mending. Dobra. 7. 7. Obrywa 7 obrażeń mięsień. No, trzask łamanych kości, nie tylko sępa was dobiega. Fuck. Ale żyje. Ale żyje. Dobra. Żyje. Hej, no. I tym sposobem walka się kończy. Okay. Garrett no nawet to... nie zdążył zareagować, tak tylko patrzy, co się stało w przeciągu tych kilkunastu sekund. Nie. Malvin ma wrażenie, że się stało dwa razy za dużo niż powinno w przeciągu tych sekund. Dobra, no to odgłosy walki ucichły. Słyszycie jeszcze tylko... Słyszycie jeszcze tylko po prostu jakby opadające gdzieś dookoła was odłamki tej czaszki, która się gdzieś po prostu jak deszcz rozbryzgła nad wami. Ty, Malvin, słyszysz tylko płakanie przerażonego dziecka w twoich rękach i słyszycie też odgłos zielonych stóp goblina, kiedy ten po prostu daje w długą, wykorzystując okazję. Kara zaczyna ładować broń i ignoruje jakby wszystko. Okej, Malvin... Vincent ładuje kuszę i celuje w goblina również. Dobra, on biegnie, po prostu okay, niesamowicie szybki, bo on może w bonus akcji daszować, więc... Malvin, słysząc te wszystkie chrząknięcia mechanizmów dookoła, zdejmuje swój kapelusz i nakłada go na głowę dziecka, tak żeby nic nie widziało. No to dziewczynka łapie boki tego kapelusza i się całkiem w niego wtula. Dobra. Jakim... Wredny nóż jest już jakieś 60 stóp od was w jednej chwili przebiegu. O kurde. On, bardzo szybkie są gobliny. Kaja krzyczy, Vincent, daj spokój. Chodź tu lepiej. Jeszcze raz, jaki zasięg? 60. 60 stóp. Let me cook. Malvin. On jest bardzo szybki. Zaraz znowu będzie daszował. 60 stóp ode mnie też? Nie, od Malvina. Od Vincenta. Od ciebie. Od ciebie jakieś prawie 100. But you can run. Malvin zaczyna nucić po prostu. Pierwsze, co mu wpada do głowy, i nuci. Okej, bo mam pytanie. No. Mój crossbow ma dwa różne wpisane zasięgi i ten drugi zasięg... Disadvantage jest na ten drugi. Disadvantage jest na drugim do ataku. Okay. No. Oddaję strzał. Z adw czy bez? Z disadvantage, bo jest już poza moim zasięgiem. Jest poza 30 stóp, który jest zasięgiem normalnym. Masz 30 stóp na kuszy tylko? No, tak mam tutaj w necie napisane, light crossbow. O, okej, okay, bo to jest light. A nie, 80, to kurwa no głupia strona jakaś. Na jakimś gamecast.pl, co to jest? Nie, dobra. I tak jest już. Tak już jest. A nie, to strzelasz normalnie. Jest normalnie, jest normalnie. Dobra, jest. No to oddaję normalny strzał wycelowany w plecy uciekającego goblina. Dobra, a fal. Tylko wejdę do karty swojej. Ile ty masz tych ataków tam? Mówiłeś. Nie, jeden. A, nie, okej. Okay. Czyli do tego mój... Już. T20... Jedynka krytyczna. Dobra. Nie dodaję nic już nawet. No to po prostu twój strzał gdzieś tam super gdzieś w krzaczory poleciał. Widzicie, jak nóż odwraca się tylko jeszcze do was na chwilę. Pokazuje wam, gdzie się zgina dziób pingwina i znika wam do oczu. Okej, okay, także możemy go jeszcze... To możecie go jeszcze... spróbować go gonić. To... Ja cię próbuję zatrzymać, Garrett, jak ktoś Kaja cię łapie. Pokazuje. Dobra, to ja wsiadam na konia i Kaja coś mówi, jak ten? Czy ona dajcie mu uciec, już nie dość go zamęczyliście. Garrett, ruszamy.
Rusza Malwinowi. Garek, słyszysz, jak Malwin pomiędzy nutami utworu, który już słyszeliście, mówi... Jak pościgi działały. Mówi... ja tak próbuję trząść tym dzieckiem, tak uspokajając, jednocześnie będąc najbardziej rozklekotanym starcem. I słyszysz... róbcie to, co trzeba. Okay. Kaja trzyma cały czas uzdę konia Gareta i nie puszcza. Dajcie spokój. Puszczaj. Ostrzeże Mogoga. Trudno. Każdy więzień ma prawo uciec. Każdy pilnujący więźnia ma prawo go łapać. Z tego się nie nauczyłaś? Puszczaj Kaja i próbuję jej wyrwać moje. To ja trzymam. Dobra. Więc tak, jedziecie na koniach, tak? Tak. Gonicie go na koniach. No, czyli zakładam... tylko, na razie tylko Vincent, bo ja trzymam Gareta. Vincent, ty ruszasz. Gaskot, tak? Tak, ja ruszam. Dobra, moment. Okej, ja patrzę na Kae i mówię, puść go. Kae, nie ten, trzyma konia cały czas. Dobra. Gonicie. Patrzę na Gareta. No, Gareth próbuje siłą wyrwać lejce. To Kae rzuca Speak with Animals i próbuje powiedzieć do konia. Stój. Szachy, 5D. Mówisz to w koń, jakby... tylko że... No, Speak with Animals jakby... Dobra, tam. Dobra. No, czyli... to rzeczywiście koń się nie rusza. Gareth, pomimo tego, że ty tam coś, to widzisz, że koń coś tam tylko jakby prychnął i opiera się tobie. Okej, ja widząc tę sytuację krzyczę do Gareta. Niech cię Kae. No tak, to sorry Kuba, mów. Krzyczę. Bierz mojego, jest obok. O, to zeskakuje z konia, biorę jak dobra, konia. To zanim ty tam ruszysz, to... Psych? Vincent, jak działają pościgi? Ogólnie pościgi działają tak, że zakładamy, że wszyscy jakby daszują co turę. I po prostu wygrywa ten, kto po prostu kogoś dogoni, albo osiągnie ten. Albo się zmęczy, czyli aż nie zajedziesz konia tak naprawdę, albo z sił nie opadnie nóż. Okej. Okay. Oh, więc twój koń ma kondycję plus jeden, więc jesteś w stanie daszować dwa razy. A zobaczymy, ile ma goblin gun zwykłej kondycji. Zmęczony nie wolno goblin. Tak. No to właściwie to nawet nie musisz rzucać. Dogonisz go na koniu. Pełnym galopem go po prostu dogonisz. Okej. Okay. Pomimo tego, że one mają Nimble Escape, to ty ruszasz za koblinę, ale widzisz, że on nurkuje gdzieś w jakąś rozpadlinę. Tracisz go na chwilę z oczu. Kiedy on używa w bonus akcji Hide. Okay. Więc rzucaj percepcję, panie, czy go znajdziesz. Skubany. Szesnaście. 17 ma już na samej kości, więc... zajeżdżasz po prostu tam, gdzie go widziałeś ostatni raz. Kręcisz konia jeszcze dookoła, żeby... może go natrafić na niego wzrokiem, ale nie widzisz nigdzie noże. Nie mogę użyć telepatii, jeśli nie wiem, gdzie jest. Nie. Więc w sumie nie mogę nawet krzyknąć, bo... Jesteś jest za daleko też. Tak. Okej, okay, używam jeszcze kilku minut, żeby go spróbować znaleźć. Dobra, to rzuć jeszcze raz na percepcję, żeby znajdziesz. I czekam na Gareta. Mam nadzieję, że ruszy za mną. 5 plus 3, 8. 8?
nie ma szans. Nawet gorzej niż poprzednim razem. Po prostu nawet nie wiesz, gdzie zacząć tak do końca. Preria jest wielka i szeroka. Domyślasz się, że on gdzieś po prostu przykucnięty. Gdzieś łatwo się mu też schować w wysokiej trawie. Więc pewnie gdzieś ucieka dalej schowany. Gareth, doganiasz swojego towarzysza? Jak sytuacja, Vincent? Gdzie on jest? Ukrył się i to bardzo skutecznie, nie mogę go znaleźć. Spróbujmy go wytłoszyć. I Gareth kastuje taumaturgię, tym razem przywołując jakby dźwięk tego sępa, co go przed chwilą spotkał. I mówi jeszcze, Vincent, przygotuj się, to będzie iluzja. Mówię konspiracyjnie. Ja też zmieniam od razu kolor swojego płaszcza na preriowy, pustynny brąz. Dobra, czyli teraz na koniu, karym koniu siedzi trochę prerii. Tak. Dobra, słyszycie w ogóle wy, cała ekipa przy wozie, słyszycie jeszcze raz odgłos tego sępa gdzieś z daleka. Kiedy bestia wróciła, albo jest jeszcze jedna, albo żyje ta, która się tu rozbiła obok. To po pierwsze. Po drugie, Gareth, rzuć na intimidation z adwentarzem. Dobra. I to jest tak jakby 30 stóp ma taumaturgia. Dobra. Czyli no rzucam tak jakby... Słyszycie, bo dali gdzieś. Tak, to 30 stóp tak jakby ode mnie rzucam, mogę tak, taki tak, efekt tak. Dobra, na intimidation powiadasz. Tak. Dobrze. Z adwentarzem. Wskazałem no oczywiście też miejsce, w którym zniknął mi z oczu. To będzie tak, 19, może będzie więcej. Jest więcej! Let's go! 20? Tak. 26. Dobra. Pierwsze na 20. Bo mamy jeszcze plus 6. Od was widzicie, jak jeden z krzaków się zachwiał. Rzeczywiście z niego wylatuje przestraszony nóż i daje długą po prostu znowu biegnąc. To Gareth gna w jego stronę, przygotowując w międzyczasie arkan, który wcześniej sporządził. Dobra, czyli próbujesz go złapać na lasso. Tak. No to doganiasz go, zrównujesz się z nim i rzucaj na atak. To jest ranged. Atak ranged. I okay. Nie jesteś w tym niestety proficient. Dobra, czyli będzie goła kość. Goła kość. 6. 6 po prostu? Tak, goły 6. No to nie, w ogóle nie trafiasz. Nie. Dobra. Nigdy tego nie robiłeś tak naprawdę. Mhm. Oddaję strzał z kuszy. Dobra, strzelaj. Vincent, nie! Widzę, że nic się nie udało. Nie chciałem rankę. Dobra, nieważne. 12 plus 5, czyli 17. Dobra, on nie ma zbroi, bo go rozebraliście, więc on ma efektywnie 11 AC, dlatego 12 ma AC, bo ma tylko swoją skórę i plus 2 z deksa, dlatego no to trafiasz. Przebite, 1d8 plus 3. Jest to 8. O 11. Nie. Opisz, jak go zabijasz. Dostaje po prostu strzał bełtem w potylicę i pada na ziemię bez ceregieli. Dobra. Cichy upadek kończy pogoń. Dobra. Gareth, świst keratynowego bełtu przelatuje ci gdzieś koło ciebie i twojego konia i po prostu jest tylko takie tempe, kiedy uderza w czaszkę goblina i ten po prostu od razu bez ruchu pada. Vincent, prawie go mieliśmy. Prawie go miałem. Prędzej czy później musielibyśmy to i tak zrobić. Wiedział zbyt wiele. Więc może lepiej zrobiliśmy to tutaj, nie przy oczach. Kae, hipokrytki. Zwróciłby się przeciwko nam, to pewne. Podziękujesz mi później. Odchodzę. Nie powiedziałbym, że mi go żal, ale nie zostawiałem go tak na widoku. Może tu naprawdę krążyć dodatkowy sęp. Myślę, że to całkiem dobry sposób na odwrócenie uwagi sępów w takim razie. Nie sądzisz? Zabijanie... Myśleć logicznie, Gareth.
Zbyt długo już się plączesz. Winę, no ale tak nie można. Rozumiem, czasami trzeba. Trzeba zabić, ale nigdy nie powinno to przychodzić łatwo i tak zostawiać go tutaj. Dobrze. Dobrze wiesz, że on chciałby zobaczyć nas wszystkich. Dobrze, właśnie tak preria. Złożonych na tej prerii. Więc... preria się nim zajmie. To trudno. Jego wybór. Dobrze, Vincent. Wygrałeś. Wracamy już tak, dużo czasu zmitrężyliśmy, a nie możemy. Naszym celem są synowie masywu. Nie może zbyt dużo rzeczy nas tutaj rozprasza. Dobrze, idziemy, przekonałeś mnie. Garrett zawraca bardzo. Jednak zniesmaczony, jednak zawraca. Nie można dłużej mi trężyć. Właśnie, Garrett. Co z Marvinem? Przyciśniemy go na postoju, ale fakt, że oddał mi swojego konia. Dobrze, plan się nie zmienia. Miej na niego oko, ja pogadam z KF. Trzeba ją przygotować na to, żeby nie zaczęła strzelać na oślep. Jasne. Dobra, pogadam o tym potem. Teraz trzeba ogarnąć ten bajzel i ruszyć w drogę, bo już pamiętajmy o naszej misji. No. Żegnaj, nożu. Nie będę tęsknił. Odwracam się i jadę w stronę obozowiska. Yes. Wracamy. To kiedy wracacie, to widzicie Marvina z chroniącego ciałem dalej przed sępem, który gdzieś tu lata. Drugim już. Tę dziewczynkę, tak? Tak, to jest dziewczynka. Jak wygląda? Oko. Więc tak, jest na oko byś dał jej tak nie więcej niż 10 lat może. Więc ma dziecko i ma długie brązowe, kasztanowe włosy, które są teraz potargane, ale widzisz w nich jakby resztki wstążek. I takie już skołtunione praktycznie warkocze. Jest wychudzona, widzisz, że musiała tutaj leżeć dość długo, schowana właśnie pod tym wozem. Ma brudne ubranie i widzisz, że miała na sobie całkiem, właściwie byś powiedział, nawet elegancką, taką zielonkawą suknię. Jak na... no taką jak dziecięce sukienkę, taką ubranie, ale widać, że to było dobrej jakości. Okej. Okay. Nawet bardzo dobrej, byś powiedział. Pasuje do wozu? Nie, za jeszcze lepsze niż Bóg, byś powiedział. Okej. Okay. O kurde. Dobra, to ja ją... I ona tam chlipie, taka skulona, jakby nie odwzajemnia tego, że ją przytula, że jest po prostu przerażona. Jasne. Nucę jej ten i mówię, dość nieprzekonująco mówię, że już wszystko okej. Okay. O, nie ma co się martwić. Tu jakby nie zamierzam nawet rzucać na jakieś przekonywanie jej. Niewiele by to więcej dało. Tak. Wszystko już jesteś w dobrych rękach. Nie ma zagrożeń żadnych. To raczej nie był ten, krzyczy Kaja, która jakby... w międzyczasie podeszła do tego sępa i go tam dźga sejmitarem, bo myślała, że to może on się tam obudził i krzyczał. Jest całkiem martwy i spod jego truchła wygrzebuje się, widzisz, mięsień i po prostu stoi, patrząc się w dal. Zupełnie pozbawionym jakiejkolwiek myśli wzrokiem. Dobra, to Garrett podchodzi i bardzo, bardzo konspiracyjnie do Marvina. Malwinie, odwróć jej uwagę, żeby nie widziała, tam wiesz czego, nie wiem, zagraj jej na tym swoim dzbanie czy coś, a
Ja zajmę się. Przepraszam. Oh, wow. Dziękuję Gachecie za uznanie do mojej sztuki. Dzbanie, odpal z pana. A wiesz, ja się tym zajmę. I Garrett ściąga prezent z tego wozu, bo jest tam ten prezent. On jest porwany, widzisz, że i teraz jak patrzysz na te ślady tego, jak on został rozerwany, masz rozpoznać dzieło potężnych, ogromnych ptasich szponów. Dałoby się z tego uzyskać dwa całuny, które bym potem przywalił kamieniami, trochę szybsza wersja Kurhanu. Bo to nie są takie kości jak tu, tylko takie jeszcze ciało. Tak, bardziej jak ta krowa, co tutaj. Dobra. Czyli prezentu tak za, to znaczy tej plandeki za bardzo porwane jest, nie? Jest zbyt porwane, no ale możesz takimi szmatami przykryć. No jak zwykle trochę roboty będzie, ale dasz radę. Dobra. Chodź mi z tym pomóż. To ja w międzyczasie pytam się. Jak masz na imię? I słyszysz tam tylko łkanie i ona w tym momencie jakby jeszcze przez te łzy mówi Nina. O, jakie piękne imię. Znałem kiedyś taką Ninę. Była troszkę starsza od ciebie. Strasznie dzielna dziewczyna. Chyba wszystkie Niny takie są. I ona, naprawdę? Żebyś wiedziała, co ona wyrabiała, mogę ci opowiedzieć, ale... nie wiem, czy nie jesteś za młoda na takie historie. I ona tylko się rozpłakała jeszcze bardziej przy łzy. Ja przepraszam, ja nie chciałam, ja wiem, że zrobiłam źle, ale nie chciałam. Ale... dalej. Nic... Nic źle nie zrobiłaś, to chciałem cię tak, powiem ci sekret. Chciałem cię tak zachęcić, żebyś posłuchała mojej historii o Ninie. No, ale jakby trudno ci do niej dotrzeć, jest bardzo, widzisz, bardzo, jest też bardzo słaba, widzisz, i przerażona. Dobra. Dalsze jakieś próby teraz rozmawiania z nią mogą być raczej... Tylko w drugą stronę mogą mnie pokierować. Tak. Dobra, to siadam obok niej. Mm-hmm. Nie, siadam naprzeciwko niej. No i kurwa, zaczynam grać na tym pierdolonym garnku, tak? Czy na czym? Na dzbanie. Ale to nie jest jakaś inspiracja, nie? Czy coś, tylko po prostu zaczynam sobie... Aha, no to, ale rzuć na performance. Okej. Dobra, to rzucam najpierw. Najpierw rzucę, zanim zacznę cokolwiek wymyślać. Piętnaście? No to taką porządną piosenkę zagrałeś. Okej. No to nie będę teraz tutaj zabierał. Ale była to piosenka wspominająca o tym, jak jak 13-letnia Nina goniła wiewiórkę po lesie i znalazła zaczarowane jezioro. Okej, dobra. No to jak już kończysz piosenkę, to widzisz, że ta mała po prostu padła i zasnęła. I widzisz, że leży taka skulona tam, gdzie ją zostawiłeś. No i git. My skończyliśmy w tym czasie. A wy jak on tam przygrywa, to wy co wy robicie? Układamy ten. Ja pytam, co uciekł wam? I się śmieję. Tak. Vincent. Uciekł. I tak. Ten przerywam Garrettowi i odchodzę do...
ja po prostu w milczeniu ogarniam te... Patrzę na twoją twarz, zrobię taki trochę insight. W sensie, dobra, możesz rzucić insight. Tak, Vincenta trochę zignorowała K, ale tak gadę trochę zbyt coś tutaj mniej. Hmm. 20. Dobra. Gareth, no decydujesz, czy deception bądź persuasion. Nie no, wiemy, deception, ale możesz też nie, jeśli chcesz. Kiedy widzisz, że Kae coś węszy. Nie no, nie, to nawet nie będę rzucał, po prostu Gareth ma taki wzrok, patrzy się, unika kontaktu wzrokowego, patrzy się tylko na swoją robotę i widzę, że jest bardzo zmieszany. Czujesz, że kręcą Kae, że kłamią. Zapaliście go jednak. Mów coś. Powiedział ci, Kae, przecież to, co chciałaś wiedzieć, a teraz pomóż mi z tymi szczątkami. No ale co jest, Gary? Dobra, nie obrażaj się za tego konia, no. No właśnie, zabawna sytuacja, Kae, ponieważ... pościg mógłby się skończyć trochę inaczej, jakbyś pozwoliła mi nadgonić Vincenta. No, czyli co? A, opowiem ci. Obiecuję, że ci opowiem, albo Vincent ci opowie, ale skupmy się na zadaniu. Opowiemy ci w drodze. Opowiadać można w drodze, a szczątki potrzebują... Dobra. Daj. Dobra. I bierzemy tamte. Trzeba wyruszyć naprawdę już jak najszybciej. Trzeba w końcu dotrzeć do tego portu. W sensie teraz was czeka postój pierwszy tego dnia. Okej, czyli już przebyliśmy taki dystans, że tak, zasadniczo no to jest wydarzenie postój. Na dziś, więc następne wydarzenie to jest postój. Dobra, okej. To jakby co, ja już mogę przejść do postoju chyba. W sensie, no nie wiem, to zależy, czy rozbijacie się tutaj, czy szukacie jakiegoś innego miejsca. Ja już jako, że Nina śpi, to dość porozumiewawczo spoglądam, że optowałbym za pozostaniem gdzie indziej niż w tym miejscu na obozie. Gdzie indziej? Tak. Gdzieś, gdzie nie ma jej prawdopodobnie rodziny całej. Zrozumiałem. Weź konia i może przepatrz okolice, co? Zobacz, czy nie ma lepszego miejsca na rozbicie obozu. No dobra, no to Kaja bierze konia i rozglądać. Masz rękę? I tam gdzieś tym koniem kawałek i szuka. Dobra, no to jesteś w stanie znaleźć jakieś tam, nie, możesz powiedzieć, czego szukasz. Czy czegoś bliżej traktu, czy właśnie bardziej w dziczy, czy... Może trochę bliżej traktu, no na pewno przy takim wozie rozbitym sępami i trupami tym odsunąć się jednak od tego. No to ale okej, to nie musisz jakoś tam, znajdujesz po prostu dobre miejsce na obóz i po prostu zabiorę wóz i te. Aha, dobra. Robimy. Jeszcze ja chciałbym zadeklarować. A tak, racja. Tutaj, w tym czasie, podczas gdy tam odbywała się ta rozmowa, a Kae lustrowała Garetha, ja poszedłem do mięśnia, żeby zbadać jego obrażenia. To sam wiesz najlepiej, jak oberwał. Jest dość ciężko. Dość mocno oberwał, ale pomimo tego stoi i jest gotowy do dalszej akcji, co mnie bardzo cieszy. I rozglądając się po okolicy, zauważam wspomniane wcześniej koła wozu. Tak, rzeczywiście. No jest cały wóz i jego koła, więc jest jest wóz i koła. Mogę jeszcze go wrócić. Proszę, oto ją. Masz dwa koła są. Takie tutaj, te są tak, innego nie miałem, te co są przy tym wozie, to jest dobry wóz, taki podróżny, który jest często używany przez kolonistów. Z podwoziem i takimi żebrowanymi kołami, nie takie toporne, bo to jest... Jasne. Oporny dość. A to ja mówię o takim dobrym, krytym wozie z zawieszeniem na sprężynach i takimi żebrowanymi, okutymi kołami. Świetnie. Więc z tych kół i zdejmuję je z wozu. Poświęcam na to chwilę, łącznie z kilkoma sprężynami i elementami podwozia. Dobra, to rzuć mi tylko tak, bo ty masz Tinker's Tools, czy... Ja miałem...
Bo ty masz jako swój fokus, musisz mieć jakieś narzędzia. Tak jest. Natomiast ja tworzyłem tego z tego mięśnia w nocy. I też trzeciego poziomu jest to, co blokowuje, żeby stworzyć tego mięśnia, to jest umiejętność tworzenia narzędzi, które musiałem stworzyć, żeby go zrobić. Dobra, to jakie ty masz... A, dobra, rozumiem, bo ty możesz magicznie stworzyć narzędzia, których potrzebujesz. Dobra, no to bez problemu wytwarzasz z tego, co masz przy sobie i ze swojej magii, tam nie wiem, gdzieś po prostu jeden ze śluzowców zmienia się w idealny po prostu taki błąd, żeby wyłamać któryś z tych, któraś z tych sprężyn. Gdzieś tam zmienia się w klucz francuski, w aundejrski klucz i odkręcasz jakąś śrubę. Potem ten śluzowiec... Puszczam jakieś łączenie śruby, on tam się wślizguje i, tak, i zaczyna... Ona się tak wychodzi, ta śruba, tak. Tam wiesz, w pewnym momencie śluzowiec wypuszcza zęby i masz taką piłę, jak ryba piła i ucinasz oś. No, pracuje. Sądzę, że w czasie, jak Kajo szuka obozu, to jesteś w stanie rozmontować to, co potrzebujesz. Zbieram te rzeczy w taki jeden pakunek i zakładam na mięśnia. Na razie będzie je transportował. Jasne. Dobra. Poczekam do obozu. Ale znajduje obóz. Udało ci się znaleźć obóz. Mhm. On jakoś pokazuje im, prowadzę ich tam po prostu. Zaznaczam sobie jakoś. To, deklaruję, że podnoszę Ninę. No to ona. Tak, nie zapomnijmy. Zostawiały, kurwa. Jakby, żeby nie było, że ktoś się zdeklarował i tak, gdzie jest to dziecko? Ty je brałeś, nie? Hangover. Więc staram się jej nie budzić ją. Ona padła ze zmęczenia, więc okay. W sensie żyje, ale w sensie żyje. Jasne. Po prostu jest nieprzytomna na twoich rękach i raczej się nie będzie opierać. Ciężko ci będzie ją tak na koniu wieść, musiałbyś raczej ją trzymać, tak wiesz, przewieszoną przez ramię i prowadzić konia obok, bo ona się nie utrzyma na koniu, nie? Zrobię co będzie trzeba. Dobra. Czyli podchodzę z nią do konia. Tego mojego, nie tego garetowego. I daję ją obwąchać temu koniu. Dobra, no to koń powąchał, nawet nie prychnął. I tak mówię do konia bardzo cichym głosem. No, Janet, mamy chyba nowego towarzysza. Musisz się trochę nauczyć delikatności. I idę z tym koniem, z tym kurwa dzieckiem i idziemy. Dobra. Kaja, udaje ci się... sorry, Garrett, przerywałem ci. Nie, tylko chcę zadeklarować, że Garrett stara się być przed Malwinem. Dobra. I potem co się będzie chciał powiedzieć, nie? Jak jeszcze będą sami. Jasne. No to... okej. Okay. No, ja nie mam już tu raczej wiele do dodania. To co... Okej, okay. Dobra. Co robicie dalej? Po kolei. To ja mu właśnie może powiem to, co chcę powiedzieć. Kael, to Garrett podjeżdża do niej i... Kael, słuchaj mnie teraz uważnie. Dzisiaj się będę pytał Malwina o pewne rzeczy i chciałbym, żebyś uważnie go obserwowała. Być może, nie wykluczam tego, stanie się dla nas wrogi. Musisz uważać. Dobrze? Malwin! Co ty, Garrett? Wiem, że masz rękę szybką i pewne oko i bardzo lubisz strzelać, więc bądź czujna, ale zachowaj powściągliwość, dobrze? Dobra, ale jak coś to, Karat, można liczyć, spadamy stąd, zostawiam tego robaka i jedziemy gdzieś. Ale Malwin swój chłop, mi się wydaje, że coś, nie wiem, o co ci chodzi, ale... Dobrze, ale... Vincenta podejrzewa, że coś kręci. No... Vincent ma swoje za uszami,
ale daj mu czas. Może jeszcze się dogadacie. Na razie musimy się trzymać razem. Preria jest niebezpieczna, jak widzisz, i uważaj, oczy dookoła głowy, pamiętaj. A co z tym goblinem w końcu, bo coś mówię, że masz, nie. że później, no to jest później. No właśnie. Uciekł wam, czy nie uciekł, bo nie rozumiem. No chyba uciekł, skoro go tu nie ma. Znaczy, jak powiem, że uciekł, to ona mi nie uwierzy, nie będę tego ciągał, bo już ten... kwestia Pawła, nie moja. Okej. Okay. Paweł, jak powiem, że uciekł, to mimo to, że mnie przyjrzałeś, to... Myślę, że pójści insight po prostu znowu, bo jakby wiedziała, że coś ukrywasz, ale nie wiem, pewnie jest pewna, o co ukrywa. Zapytaj o to Vincenta, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Nic do taty. Matki się spyta, okej. Okay. No. A to Vincent go zeżar, czy co? No, o co chodzi? Priorytety. Rozłóżmy obóz. Zajmiemy się dziewczynką. Potem rozmowa z Malwinem. Potem, pod koniec dnia, obiecuję, że Vincent ci być może powie, co się stało. Dobra? Czyli nie zeżar. Nie, nie zeżar go. O to się nie bój. Okej, okay. Dobra. Dobra, to zaczynam rozbijać obozowisko, stosując się do wskazówek KE. Ognisko, piwory, pętanie koni i te sprawy. No co? No, mówię, rozbijacie obozowisko. Nie ma tu co wiele. A to wszyscy są już, tak? Rozumiem? Ja trochę wolniej niż wszyscy, ale jeśli rozumiem, Gareth był za mną, tak? Przede mną. Okay. Przed, tak. Bo pamiętałem, że deklarowałeś, tylko nie pamiętałem, którą stronę. Mm-hmm. No to Malwin, widzicie, że ostatni przychodzi jakby nie jadąc konno. Ja mogę, ja muszę iść do łazienki. To powiedział Malwin. Malwin to robi, Malwin idzie w krzaki. I ja to zamierzam odegrać w tym momencie. Zaraz wracam. Nadchodzi wieczór. Dzień spędziliście na podróży i walce z jakimś dziwnym sępem, a teraz rozbiliście obóz i tak jak mówiliśmy, KE i Gareth, wy rozbijacie obóz. Vincenta nie widzicie, Vincent chyba, bo ty jeszcze tam rozmontowywałeś ten wóz, więc przyjdzie na dni. I na razie przyszedł Malwin i ma ze sobą małą Ninę. Dziecko, które znaleźliście po drodze pod rozbitym wozem. I widzicie, jak Malwin ją bierze wszystkie miękkie rzeczy, jakie posiada. Ściąga swoją kurtkę i owija ją w tę kurtkę, bo to jest dosłownie rzecz, która jest najbliższa śpiworowi już, tak bez żartów. I kładzie ją przy... Jest ognisko, jest jakieś już miejsce, gdzie będzie ognisko? Sądzę, że tam już zaczęliście organizować, więc tak, raczej tak. No i ją gdzieś tam kładzie i szuka wzrokiem. I szuka ciebie, Garecie, wzrokiem. Okej, okay, to Gareth odpowiada na to nieme pytanie. Wołam cię. Znaczy, tak, na ten zew i próbuje się ustawić między, tak bardzo subtelnie, ale między tobą a dzieckiem. Okej. Okay, okej. Okay. Ja... Jakby Malwin nie zauważał tego totalnie, że to jest coś jakby... Mała będzie... Wydaje się bardzo słaba. Ty masz te swoje... Mógłbyś jej pomóc? A jeśli jej dałeś? Chodzi KF, wciska kanapkę temu dziecku po prostu. Ale ona śpi KF i tak... próbuję powstrzymać KF, która chce wciskać kanapkę śpiącemu dziecku. Dobra, zjeść musi. Spokojnie. Gryząc kanapkę. I
Dobrze, Kaja. Tam... Nie budź jej. Strasznie długo zajęło mi, żeby w ogóle położyła się spać. Dobrze, dobrze. To nie chcę jej na razie budzić, Malwinie, ale uleczę ją z dolegliwości. Jak się przebudzi? Teraz wydaje mi się, że najlepszym lekarstwem będzie sen. Tak, sen, potem trzeba ją faktycznie nakarmić. Chwila. Twoją drogą masz rękę do dzieci. Gdzie jest? Jakby Malwin połączył fakty, że trzeba będzie ją nakarmić, zaczął podliczać, ile mamy jedzenia i to, że już to robił dzień wcześniej. Gdzie jest ten nóż? Puściliście go? Vincent go zjadł, powiedziała Kaja, uśmiechając się. Na to pytanie nie odpowie wam Vincent. Nie, chwilę. Przecież miałem go pytać, Gareth. Co to znaczy, Gareth, że Vincent ma odpowiedzieć na tak proste pytanie? O, dobra, tak. Mniej więcej. Ma odpowiedzieć, dobra, zrozumiałem, że nie ma odpowiedzi. Okej, dobra. To jest... No dobra. Już jestem zmęczony tym ciągłym kluczeniem. No, Vincent odstrzelił naszego małego przewodnika, zanim zdołałem go schwytać. Co nawiasem mówiąc, może udałoby mi się, Kaja, gdybyś nie przytrzymała mojego konia. Pierdolisz. Mówi Malwin do ciebie, Karet. Malwinie, uwierz mi, mało jest rzeczy, których bym pragnął bardziej niż to, żebym właśnie w tej chwili pierdolił, ale to jest prawda. To jest niestety prawda. No i dobrze. Lepiej, żeby zginął, niż żeby był przywiązywany do kurczę jakiegoś truchła. A przynajmniej... Szanuję, przynajmniej za tyle to szanuję. Przynajmniej zginął w walce. Umarł przynajmniej wolny, tak. No, nie powiem, żeby jego los mnie szalenie obchodził, ale... Miał nas zaprowadzić. Tak. Miał być naszą kartą przetargową. Ale mówił, gdzie mamy iść, więc damy ale radę. Ale przecież byśmy go nie zabili. Nikt nie miał w planach go zabić chyba. O, ktoś miał. Najwidoczniej. Ale cóż, pamiętaj, Malwinie, to jest... Pamiętaj, że to nie był niewinny goblin. No, jakby... Nie był niewinny, ale nadal miałem taki przebłysk w głowie, że jeśli zaprowadzi nas do tego swojego szefa i może po drodze jakoś powie nam więcej informacji, to będą na tyle cenne, że wykupi swoje życie i wolność i puścimy go. Sam powiedziałem mu, że ten nóż i wyciągam jego nóż, który mam cały czas. Tak, tak. Albo przetnie nóż, albo przetnie sznur, którym go związaliśmy, albo jego szyję, ale miał wybór. O, dokonał wyboru i konsekwencją jego wyboru był Malwin. Nie Malwin, Vincent. Przejęzyczyłem się, boję słów. Późno i plączy mi się język. O, przyprowadziliście mojego wojownika, więziliście go, ale super, tak by powiedział Mogok na pewno. Zaraz by nam łby podcinał. A skąd wiesz, Kaj? Masz do czynienia z takimi jak on? Mam do czynienia z potworami, które nie negocjują. Brzmi ciekawie. Coś na opowiastkę przy ognisku. Chętnie bym posłuchał, Kaję. Czy mogę już do obozowiska się zbliżać? Tak, sądzę, że tak. Dobra. Okej, okay. Vincent chodzi razem z obładowanym mięśniem. Obładowany częściami od powozu stawionego. Co to jest? Przyszedł egzekutor. Vincent, na głos. Musiałem im powiedzieć, co się tam stało. Byli już zbyt dociekliwi. Szanuję, Vincent, szanuję. W końcu coś normalnego zrobiłeś. Zamiast trzymać niewolnika i Malwin, wydawał mi się, że nie lubisz niewolnictwa, to przynajmniej zginął. Przepraszam, czy ty masz gorączkę? Kaję?
Nie? Spodziewałem się trochę innej reakcji, ale tak, zabiłem goblina. Stoimy w takiej konfiguracji właśnie jak, tak, jest, jak teraz? Tak, jak ustawieni, jak was ustawiłem. Dobrze, dobrze, dobrze. Niewolnik, tylko jeniec. Próbował nas zabić. Dałem mu nawet swój kawałek racji z zeszłego wieczoru, kiedy wy byliście zbyt zaabsorbowani bieganiem za innym kawałem mięsa. To spróbuj się przywiązać do takiego, takiej krowy i jechać uwiązanym. Polecam. Fajne, fajne doświadczenie, na pewno. I spluwa na ziemkę. Dzień wcześniej wybiliśmy jego pobratymców, więc wszystko, o czym teraz mówisz, jest tylko i wyłącznie w twojej głowie, Malwin. O, znam pewne elfickie określenie na to, co próbujesz robić. Dobrze. Malwinie, ja też nie jestem zadowolony z tego, co się stało, ale już dłużej nie żałujmy złoczyńcy. Teraz już można tylko spekulować, co by się stało. Niestety trzeba żyć z konsekwencjami. No dobrze, a skoro już przy tym jesteśmy, to wytłumacz nam może, Józef, co stoi w tym liście. I pokazuję mu list, podtykam pod nos. Dobra, to musicie wysłać Kubie list. A, tak. Musicie mi wysłać list. dwa tygodnie stresu. jeszcze ci posyłam. No to ten. Jaki list? Kaja też chce zobaczyć, bo nie widziała go. No, prawda. Ten ładco ładnie pachnie. Dobra, czytam na głos. Drogi Wincencie, nie wiem, jaki masz dokładnie cel w tym, aby interesować się tak podłą grupą jak Synowie Masywu, ale to nie moja sprawa. Przycisnęliśmy wraz z kciukiem kilka moich kontaktów i jest to, co i to jest to, co udało nam się dowiedzieć. Przede wszystkim coś, co dotyczy ciebie, wampirze z Dekomeradę. Oni tak na ciebie mówią. A mianowicie twój kolega z celi, Józef Tien. Zanim nasi synowie stali się masywni i byli tylko prostymi przemytnikami ze wschodniego wybrzeża, dowodził nimi właśnie Tien. Teraz, kiedy wrócił ze Spelljammer i uciekł z Dekomeradę, pewnie będzie próbował skontaktować się ze swoimi dawnymi kamratami. Jeśli ruszycie jego tropem, na pewno ich spotkacie. Widzę, celuję w jest też kwestia natury dawnej działalności przemytników. Dostarczali oni kontrabandę na całych równinach, broń, narkotyki, żywność wielu szemranym organizacjom. Na pewno jeśli poszukacie ich członków, wiele się dowiecie. W tym celu polecam wam... A, resztę już słyszałem. Tak. Ale na pewno nic z tego nie jest dla ciebie nową informacją. To teraz, Józef, lepiej zacznij gadać. Zdenerwowany Garrett mówi. Rozglądam. Rozglądam się po was. Jak kto we mnie celuje, a kto nie. Ja celuję w ciebie z mojej kuszy. Trzymam ją w mniejszych łapach. Jest po prostu wycelowana w twoje plecy, kiedy ty mówiłeś z Garrettem. Ja nie dobywam broni, ale to ja tak bardzo... Kaja wpierdziela kanapkę i patrzy się tylko tak ciekawa, ale nie ten. Kaja. Okej. Mięsień podchodzi do mnie. Ustawia się obok. Okej. Koniec gierek. Malwin, Józef, Marcin. Zacznij gadać. Już myślałem, że jesteśmy kompanami, nie mamy przed sobą tajemnic, a tu wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy pionkami w twojej wielkiej manipulacji i zaczyna mnie to już bardzo denerwować. Co myślisz, Garrecie? Że zaprzeczę? Tak jak ty próbowałeś zaprzeczać ze śmiercią noża? Czy będę udawał, że nie wiem, o czym mówisz?
patrzę się na Kae. Co? Zastanów się, Gareth. Kto prosił łapę o te informacje? Gareth, on próbuje ci wejść do głowy, uważaj. Odsuwam się jeden krok. Józef nie był idealnym człowiekiem. Pewnie nie był nawet dobry w twoich standardach, chociaż ty, mam wrażenie, że się nieco zmieniły przez ostatnie dni. Ty jesteś Józef i zacznij gadać. O, dobrze. widzisz, twój mózg działa poprawnie i udało ci się połączyć te kropki, ale proszę, nie nazywaj mnie tak. Józef tak, dowodził, jak to ten list opisał szajkom przemytników z północy, ale to nie byli synowie masywu. Widzisz, jego ówcześni towarzysze wydali go w ręce władz po tym, jak nie zgodził się na przyjęcie czegoś całkiem lukratywnego. Pamiętasz, jak przeciągnąłem łapę na naszą stronę? Dobry towar to taki, którego łatwo się pozbyć. Tak mówił też Józef. Ale kończył tym, że to, czego odmówił, zostałoby z nim do końca życia. Co to było, nie wiem. Ale jak wiem, to nie wiesz? Przekraczało granice, których nawet przemytnik nie chciał przejść. I ty jesteś wiem. Józef, więc wiesz, co to było. Nie wiem, co to było. Tyle pamiętam. To jest te kilka zdań, które ci powiedziałem. To wszystko, co wiem. I możesz spróbować czytać moje myśli, jeśli tego potrzebujesz. Albo nie lepiej, pamiętasz? Niech Vincent wierci się do mojej czaszki, jak zrobił to z tym młotogłowem. Wtedy będziecie mieć pewność. No to... A jeśli nie wierzycie mi, to możecie również zostawić mnie tutaj. Ja sobie poradzę. Radziłem w gorszych warunkach. Mieć trochę traw, cylindrokrzewów i utartych dróżek. Dobra. Ale ani razu nie potwierdziłeś. Czy ty byłeś kiedyś nazywany Józef Tin? Widziałeś... Tak albo nie? Gazety. Balvin. Tak. Tak. Kilka Dobrze. Razy już słyszałem, jak ktoś mnie tak nazwał. Masz luki w pamięci, tak? Nie pamiętasz swojego poprzedniego życia, tylko jego fragmenty. Tak. Tak jak ci mówię, nie pamiętam, co to było i możesz... Słuchaj, tak jak mówię, to nie jest tak, że nie da się sprawdzić, czy ktoś mówi prawdę, czy nie. Możesz mi się wiercić w głowę każdą magią, jaką chcesz. Wydaje mi się, że znajdziesz parę osób, które za odrobinę opłaty zrobiłyby to. Albo znajdziesz parę osób, które zrobiłyby to z chęcią nawet bez tego. I znowu patrzę na Vincenta. Vincent, możesz sprawdzić? Kiedy Malvin mówi o tym, że prawdę znajdziemy w jego głowie, mm-hmm. i za wszystko, co wie, rzucam insight. Dobra, rzucasz na insight na Malvina. Pytanie, co robi Malvin? Może Malvin rzucasz na... Ja rzucam i się tam decyduję, i tak? I się decydujesz, czy to jest perswazja, czy... Ja też bym chciał na insight, tak jak no Gareth. Jest to prosił, 18. Żeby się u mnie 14 tak. insight. Dobra, więc wierzysz... Ja mogę powiedzieć, jakby... Tak, tak. Bo jak to działa? Jeśli się ja przerzucę ich, to co wtedy? To no, twoja wersja wydarzeń, tak, którą podajesz, jest uznawana za prawdziwą. Okej. Okay. A czy wy jesteście pewni, że ja nie skłamałem ani razu teraz, mówiąc? Dobra. Okay. To ja, no to ja też, jak już wszyscy, to ja też rzucę. Miałem 12 też za mało. O, ja miałem 21. O. Uff, dobra. Nadal, no ja mogę nadal, wiem, powiedzieć, tak. że... Tak. Dobra. Że masz 100% pewność, że nie skłamałem ani razu, mówiąc te wszystkie rzeczy. Okay. Dobra. Dobra, Malvin. Wierzę ci mu. Malvin, wierzę ci. Pokazałeś już niejednokrotnie, że przynajmniej z tego, co ja mogłem zobaczyć, wyczytać w tobie, nie jesteś złym człowiekiem, troszczysz się o innych, troszczysz się o tą dziewczynkę. Zakładam, że faktycznie wiele razy już mogłeś się nam
wyślizgnąć. Możesz... Czemu tyle kręciłeś? Czemu to wypieranie się, że to nie ty jesteś, Józef Tin? Słuchaj, możesz patrzeć na mnie jak na wroga, Gareth, ale uważam, że mamy ze sobą więcej wspólnego niż myślisz. I wszyscy mamy ten sam cel. Udać się na północ i dopaść synów masywu, przez których i ja, i ty jesteśmy tutaj. A twoje pytanie, czemu mówię tak, jak mówię? Widzisz, jeśli jest jedno, co mogę zrobić dla tego człowieka ze Spelljammer, to pojechać na północ i zemścić się. Jakiego człowieka ze Spelljammer? Jak miał na imię? Józef Tien. To, co spotkało jego, spotkało również mnie. Koniec jednego człowieka jest początkiem drugiego i na to wychodzi, że obu nas próbowano niesłusznie się pozbyć. Kim jesteś? Jestem Malwin. Malwin Olin. I jakieś kilka dni temu usłyszałem od pewnego konsjerża, że powinienem przestać uciekać i ruszyć czołem przeciwko moim wrogom. I posłuchasz go? Pójdziesz stawić czoła synom masywu? Nie uciekniesz? Jeśli chciałbym uciec, to zrobiłbym to w sekundę po tym, jak otworzyłeś tę klatkę. Wierzę, Malwinie. Dobra, cieszę się, że to sobie wyjaśniliśmy. Wydaje mi się, toczy wzrokiem po innych. Wszyscy ci tu wierzą. Wszyscy ci tu wierzą. Trefle. Trefle trzymają się razem. Dobrze, ten dzień był naprawdę nużący. Ale podwójne warty. Ta okolica jest jakaś przyklęta. Tak, no okolica jest przeklęta, albo powiedziałbym nawet, że cały ten Nowokrąg. Chciałem już stąd zmykać, ale wszyscy postanowiliście ruszać na północ, więc dokończmy to, co zaczęliśmy. A jeszcze jedno pytanie. Luki w pamięci podejrzewasz? To, jaka jest ich natura? Jakie jest najwcześniejsze wspomnienie, które pamiętasz w sposób ciągły aż do teraz? Sposób ciągły? Tak, wiem, że masz fragmenty, przebłyski. Pierwsze, co pamiętam, to ten Beholder i śmierć. Śmierć? Śmierć Józefa? Śmierć. Dezintegracja. Można powiedzieć, że śmierć Józefa, tak. Malwinie, chyba się już nigdy nie zmienisz. Nawet jak mówisz prawdę, najprościej jak chcesz, to nadal mówisz zagadkami, nie wiem czy... Ale jedno wiem, wierzę ci, jesteś członkiem naszej drużyny i przejdziemy przez to razem. Synowie Masywu to nasz cel, a na razie opiekuj się tą dziewczynką. Będzie ona powierzona twojej specjalnej pieczy. Tak, no, to jest coś, co na pewno mieści się w elementach moich kompetencji. Dobrze, ja już jestem zmęczony. Najpierw to wszystko. Dość już mam na dzisiaj konfrontacji. A ten Marlo z Bata to też w końcu ty, czy ktoś inny? Mówi K, wyprzając konewkę dalej. Nie, gdybym był Machlosem Bato, to ani ty, ani żadne z was by raczej nie było tutaj. W jednym kawałku. Dobra. Głupi pomysł z tym zmienianiem imienia, ale dobra. Idę spać. Dobra. Ka, nie tak szybko. To pierwszy na warte. Powiedziałem podwójne, ale...
Nie ja, mówię Kaer, dotyka nosa i wchodzi do tego namiotu. Dobra, jest nas chyba za mało na podwójne, chyba pospieszyłem się z tym pomysłem. Dobra, mogę wziąć pierwszą wartę. A ty, czy widać tę bliznę Gareta widocznie? Znaczy, jeżeli dobrze się przyjrzysz, a sądzę, że cały dzień tam, no nie wiem. Znaczy, w tym po tej rozmowie się bardzo dokładnie przyjrzałem, miałem okazję. Na pewno zauważasz, że ma rozcięte ubranie, które to był na lewym barku. Tak, bo... Ma rozcięty płaszcz i rozciętą zbroję pod spodem. Ubranie było rozcięte, plus jeszcze tak się pomasowałem tam boleśnie. To widać. Więc mogłeś to zobaczyć. Okay. Tak, widać, że ma po prostu rozwalone w tym miejscu ubrania, a wcześniej nie miał. Ale Gareth... Propokwart, to kiedy ktoś cię tak dziabnął, wydawało mi się, że tylko mnie i tego mięśnia zaatakował sęp. No nie mów, że nóż cię tak urządził. No. Niech mu ziemia, niech mu preria lekko będzie. Dlatego tak ukrywałeś całą sytuację. To nie on. Co się stało przy dni nocy? Pamiętasz? Opowiadałem wam, co się wydarzyło w szpitalu tamtej nocy. Można powiedzieć, że mój krzyk został wysłuchany i jestem teraz powiernikiem pewnych powinności. Ta rana jest symbolem mojego brzemienia. I to ty mówiłeś, że ja mówię zagadkami. Powiem tak. Moim celem jest zemsta. Zemsta na synach masywu. Jest to powiedziane najprościej jak można, a ta blizna jest przypomnieniem, żebym nigdy nie zszedł z obranej drogi. To trzymam cię za słowo, że będziesz mi przypominał, żebym ja też nie zszedł dzięki twojemu przypomnieniu, bo ja takiej rany nie potrzebuję, by pamiętać o tym, co mi zrobili. Dobra. Będziemy pilnować siebie nawzajem, a teraz Vincent, może jesteś chętny na pierwszą wartę? Vincent celuje w ciebie kuszą. W karetach? Tak. Malwin robi krok w tył. Jezus, western, fuj. Vincent, radzę ci opuścić tą kuszę natychmiast. Nie zauważyłem tej blizny wcześniej. Może byłeś zbyt zajęty sprawianiem swojego krówska. Nie pomagasz sobie, Gareth. Tak cię przeraża jedna blizna? Skąd się wzięła? Co wiesz o 12 rycerzach Cydonii? Okej, co wiem o 12 rycerzach Cydonii? Co ja wiem? Religia, jeżeli chcecie o rycerzach, zakonie 12 rycerzy z Cydonii rozmawiać. Rzucam. Religia? Tak. Religion. Czternaście. Jest pewna marynarska. Folklor. Tylko nie folklor. Dobra, ile było? Ile było? 14. 14 i? 6. Dawno. 6. Dawno inspiracji nie dostałem, więc. Było za co? Dobra. No. Mogę ci odebrać jeszcze jedno. Na minusie. Po prostu mam dobry rzut i ty mówisz, nie, to jest jedynka. Coś. No. Dobra, no już właściwie dzisiaj tak stało. Więc tak, ile było? Jeszcze raz 14. 14. Tylko, znaczy też jesteś z Eberonu. Może coś o tym słyszałeś jako pewien mit z Realm Space, ale to jest zupełnie inny panteon, więc tobie to jest zupełnie nieznana legenda. No to tak jakbyś teraz jako katolik miał się o Gilgameszu wypowiedzieć. No nie za bardzo.
nie za bardzo jesteś... No nie jest to z mojego kręgu kulturowego. Ale to jest spoza twojego kręgu kulturowego, dokładnie. Okej. Okay. No, ja nawet nie komentuję tego. A ja? Sześć? Nie masz pojęcia, o co chodzi. Religia nigdy... Religia aż tak cię nigdy nie interesowała. Stygmat religijnego fanatyka w takim razie. To Gareth, widząc ich niewiedzę, streszcza im to, co wie. Dobra. Dobra. To ty the floor is yours. Rzuć na religię, ale ty masz advantage. Jak wiele, dobra. Jakby tak naprawdę im wyjaśnił. Okej. Okay. To jest tak. Jeden? Jeden? No w żołnierzu. Ja też właściwie nie wiem. Nie wiem, ja też nie wiem w sumie. O, i 20. Yo, what the fuck? Oh, fuck. Dobra, no to jest... Ale wy dzisiaj, kurwa, żółty macie. Coś no. Rzucicie. Jakby są porażki, ale są tylko jak jest, kurwa, advantage. Nie, ten... rzuciłem nad jest, jeden. Dobra, chwila. Muszę zmienić muzykę w takim razie. Trzeba zmienić muzykę. Potężny ale, lore wchodzi. Ale nas zmansplainujesz teraz. Roch fakt nadchodzi. No dobrze, więc Gareth zaczyna snuć opowieść. Opowieść o legendarnym zakonie 12 rycerzy z Sidonii. Jest to historia tak stara jak świat praktycznie. Jeszcze z poprzedniej ery, właściwie sprzed dwóch, nie, z poprzedniej ery tego świata. Sprzed tak zwanej czar plagi, która nawiedziła w Forgotten Realms. I jest to historia zakonu, który powstał po tym, jak Tyr, bóg wojny z Realm Space, stracił swoją rękę w starciu, kiedy bogowie Realm Space starli się z demonicznym psem Arceusem. I pies ten odgryzł rękę Tyrowi. I następnie żywił się nią przez następne tysiąclecia z nabierając siły i także sycąc swój niepohamowany głód tusz, ale kiedy skończył i zostały już tylko kości, odrzucił ją wszechświat w odmęty flogistonu. I tam kości te spadły na tereny, czy uderzyły w czerwoną planetę, w królestwo zwane Sidonią. Nieprzychylne bardzo miejsce, pełne czerwonego piasku i praktycznie prawie, że pozbawione życia, tylko poza jakimiś bardzo prymitywnymi istotami. Mówi się, że kości te, które były no, kośćmi z boskiej ręki, spadały przez 20 dni w różnych odstępach czasu, praktycznie niszcząc zupełnie tą czerwoną pustynię, zmieniając ją w czarne szkło. Z taką potęgą jakby uderzyły w tą planetę. Następnie zapomniano o tej ręce, ponieważ nadeszło inne zagrożenie. Czar plaga, kiedy bogini magii została zabita przez machinację cienistych bóstw. I cały wszechświat został nawiedzony właśnie tym kataklizmem. Jednak krótko po tym, kiedy też w wyniku tego kataklizmu i niepokojącymi czasami, które nastały, kiedy to błękitne płomienie pustoszyły cały wszechświat, właśnie Tyr też zginął jako bóg. Został zabity w innej potyczce z siłami ciemności. Ale kiedy czar plaga ustąpiła i bogini magista wskrzeszona z powrotem przez Lorda Ayo, boga nad bogami, miejsce Tyra w triadzie zajął nie kto inny jak Thor, bóg sprawiedliwości. Odnalazł on rękę Tyra w Sidonii
i z kości, które tam pozostały, wykuł 10 magicznych, przepotężnych broni, które rozdał swoim 10 aniołom jako oddział, który ma nieść jakby jego słowo i służyć mu w nadchodzących mrocznych czasach, kiedy nastąpiła druga czarplaga. Niestety rycerze ci służyli dzielnie, a właściwie anioły służyli dzielnie Tormowi, mimo to nie odbyło się to bez pewnych konsekwencji. Anubis, Bóg śmierci, boskiej śmierci, władca astralnego planu cmentarzyska bogów, nieprzyjemnie spojrzał na to, jak wykorzystano szczątki martwego już teraz Boga. W zemście stworzył on z czarnego szkła, które powstało po uderzeniu tych kości o czerwoną równinę, jeszcze jedną broń, 11. Legendarny obsydianowy topór, którego zadaniem było, którego dzierżcą zadaniem miało być upolowanie aniołów służących Tormowi i odzyskanie tych kości, żeby mogły one spocząć na cmentarzysku bogów. Oh fuck. Kiedy i to się dzierżcowi tego topora udało. Anioły, wszystkie anioły dzierżące te bronie zginęły, a ich dusze zostały zaklęte w broniach, które dzierżyły. I po dziś dzień takie zostają. Na szczęście Torm wezwał najwierniejszych swoich wyznawców, śmiertelników wtedy, aby oni przejęli te bronie i wraz z anielską mocą i brońmi, które posiadały od swojego Boga, udało się pokonać czarny topór. I tak naprawdę 11 rycerzy po dziś dzień, ich zadaniem jest służyć Tormowi i pilnować czarnego topora, żeby ten nigdy nie wydostał się z powrotem na wolność. Nie jest to jednak koniec tej historii. Kiedy skończyła się druga czarplaga, drugi wielki kataklizm, który nawiedził ten wspaniały wszechświat i Tyr został wskrzeszony, Anubis zaprzestał już jakby szukania zemsty i rycerze mogli powrócić do służby Tormowi jako jego, można powiedzieć, prawa ręka, jako jego armia. I tak już jest po dziś dzień. Służą oni Tormowi i są na każde jego wezwanie. Jednak no, tak naprawdę to, czym są rycerze, to są te bronie, w których zaklęte są anioły. I kolejni śmiertelnicy zajmują miejsce wśród 12 i służą Tormowi w zamian za boskie moce. Niemalże boskie moce. Wiadomo też, że bardzo niedawno, zaledwie nie dalej niż wiek temu, dołączył jeszcze jeden rycerz. Rycerz z nową, nieznaną dotychczas bronią. I teraz on przywodzi już 12 rycerzom, którzy wcześniej stanowili tylko 11, czyli 10 aniołów dzierżących swe bronie i czarny topór, którego pilnują. Teraz jest ich 12. I to tyle, ile wiecie. 12 broni, wiele aspektów i mi przypadł w udziale jeden z nich. Jak? Jak to zrobiłeś? To jest... Widzę, podchodzi. Chce się przyjrzeć. Pozwala mu się przyjrzeć ranie. Jak już mówiłem. Dar od Panteon. Mój krzyk został wysłuchany.
i odpowiedział Gael. Jeden Gael. Z dziesięciu. Jaki jest ten twój Gael? Taki... Gael? Gael jest jak... Nie wiem, jak to opisać, ale... Jednym słowem, zemsta. Zemsta, tak jak w słowach przysięgi, której zakląłem swój krzyk do Torma. Dlatego to on odpowiedział. Dlatego musimy dorwać synów masywu. To jest moje zadanie i ta blizna mi o tym przypomina. To całkiem miłe, że jacyś bogowie, aniołowie się interesują sprawą moją. To bardzo miłe, dziękuję. Wyciągam rękę do Gareta, żeby mu uścisnąć dłoń. Powoli Garet również wyciąga dłoń, ale myślę, że jeszcze do poziomu dawnych rycerzy brakuje mi. Jestem, można powiedzieć, ledwie pasowany. Cały czas zgłębiam tajemnice i moje połączenie z Gaelem. Przecież to jest niesamowite. Ten hełm. Czy to... Tak. No tak. To część dziedzictwa. Ja cały czas trzymam rękę Gareta. To jest niezręczny długi uścisk. No. Przyznam... Patrz... Jest to prymitywna magia, ale... Ale bardzo potężna. Incencie niczym siły natury. Zemsta jest obosiecznym mieczem. Rani, ale i chroni. Jest to magia, która, jak rozumiem, do tej pory była dostępna tylko dla wybranych, prawda? Wedle mojego rozumienia tak. Ale nie mam jeszcze wiele doświadczenia w tych sprawach. Rozumiem. No to wydaje się, że całkiem między młotem a kowadłem się znalazłem. Z jednej strony jakieś anioły, z drugiej strony tak się oglądam na Kaę. Kaę już jak chrapie. Suna zasnęła podczas tej opowiastki całej. Tak, tak, uśpiłeś ją tą powieścią. No, za no mało cóż. Pogoni i pistoletu było. Malwinie, wydaje mi się, że wiem, do czego zmierzasz. Możesz wiedzieć, że... Jeśli postanowiłeś zrobić całą tą szopkę tylko po to, żeby się dowiedzieć, że idziemy tam, gdzie idziemy, nadal... to wydaje mi się, że może w końcu rozwiązalibyśmy ten problem. Widzę, że dzisiaj prawdziwa noc wyznań. Dobra, Vincent, obudź Kaę, ale tutaj też trzeba mieć... no, trzeba być czujnym. Dobrze. Przychodzę obok Malwina, trzymając jeszcze dystans. Gwałtownie potrząsam Kaę. To Kaę cię budzi się i próbuje cię kopnąć. Robię unik. No, możemy spróbować. Nie, bo nie. Dobra. Walnąłeś mnie w nogę. Dobra. W sensie. Co chcesz? Wstawaj. Jezu, co ty? To wstaje, Kaę wstaje tak i mija łukiem. Podzielmy się Vincenta. Na warty. Dobra, już. No przecież mówiłem, że nie bierze pierwszej warty. Chciałem wyspać, Jezus. Już mam. Dobra, dosyć. Mogę wziąć pierwszą. Stop. Już mam dosyć tych gierek. Powiem najprościej, jak potrafię. Kaę, czemu otacza cię niezwykle potężna, demoniczna aura, jeśli mogę spytać? Widzę takie rzeczy. Demoniczna aura? Tak. Nie kłam. Już, proszę cię. Miejmy to za sobą. Nie, ale Kaę się tak serio zaczyna zastanawiać jakby, bo tak nie do końca... Po prostu wpatruję się w nią bardzo intensywnie. Mój wzrok ją przewierca.
Ale co, że diabeł jakiś? Tak. Diabeł, czort, bies, demon. Nie wiem, jesteś pod wpływem klątwy, paktu, opętania, nie wiem. Nie kłam mi teraz, proszę. 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 Wow, naprawdę. Znaczy, ty jesteś good cop, no dobra. Tak patrzę po sobie, tak jakby skórę ściągać. To klątwę widać? Ty po prostu patrzę na ciebie tak, po prostu osłupiała, bo nie do końca jakby rozumie, że ty coś widzisz po prostu. Klątwa. Czyli klątwa. Tak. Możesz to zdjąć i podbiega do ciebie i cię tak chwyta po prostu za ten. Czekaj, bo ja tu stoję w drodze. No dobra, no to próbuję się przekonać. Moja kusza jest wyciągnięta. To znaczy, po prostu odpycha cię po prostu. Okej. Okay. Będziesz... Vincent, spokojnie. Daje się odepchnąć, nie strzeliłbym. Tym razem. Możesz to ściągnąć. Na razie jest to poza moimi kompetencjami, ale może powiedz coś więcej. Może wtedy będziemy w stanie ci pomóc. Kurczę, nie wiedziałem, że to... Jak ja się cieszę, że nie jesteś demonem w przebraniu. Rzucacie na nic. No dobra. No to ma to coś wspólnego z twoją alkoholową wizją z wlaki? Może jest powiązane. Nie do końca wiem, jak to działa i co się stało, ale... Próbuję sobie trochę przypomnieć, bo już ma trochę poszarganą, ma dość mocno pamięć. I próbuję trochę powiązać fakty, ale tak widzicie, że trochę się mota i się zastanawia. I tak próbuję sobie co powiązać. Spokojnie, wiesz, nie wszystko po kolei, bo możesz powiedzieć tylko tyle, co pamiętasz. To zazwyczaj przychodzi u Garetha. Dobra, kojarzycie Northumbrię? Kojarzymy Northumbrię. Dobrze pamiętam nazwę, tak? Tak, Northumbrię. Vincent dzisiaj bardzo ćwiczy swoją pamięć. Wszyscy dużo myślą. O nie, czekajcie, trzeba zmienić muzykę znowu. Historia? Okej. Historia bądź religia. Dobra. No to... 4, nie. To ja na religię spróbuję. Muszę znaleźć odpowiednie. 4, też. 18. Bo jest jeden utwór, ale niestety już go nie mogę puścić. Już limit utworów. Autorzy naszej wiki dzisiaj są tak... No i dobrze, wezmą się do roboty. Ten będzie dobry? Nie, ten nie. Kurde, no bo... Dobra, pierdolę to. Boże, zlituj się nad nami, Brytania w D&D. They came. Tu. Przyszli ukraść przyprawy. Nie da się uciec. Chciałem uciec od rzeczywistości. No dobra, ile było? Ja 18. 18 na co? Na historię. Na historię? O, Northumbria. Legendarny statek wykuty z kości astralnego kolosa. Przemierzający flogiston o czarnych żaglach i potępionej załodze. Siedlisko króla flogistonu, niejakiego Bilego Bonesa. Tyle wiesz. Przydała się dzisiaj lektura tej jednej książki z bajkami dla piratów. No, kojarzycie, od Bonesa. No to mój kapitan, i tak widzicie, że zaczyna po prostu, KS zaczyna po prostu ściągać tam koszulkę i szuka jednego tatuaża. I tak widzicie, że wcześniej tego nie zwróciliście uwagi, ale mam dość sporo tatuaży, różnych takich klasycznych pirackich, jakieś noże, jakieś tam serca przebite, ale są też takie specyficzne, które są jakby, no takie, że są na planie koła i jest jakiś symbol właśnie w środku.
I nawet teraz zauważyliście, że jeden z tatuaży ma dość świeży i ma ten, ma pokryty jeszcze bandażem. Nie wiecie, co tam jest, ale pokazuję wam inne. O, dobra, mój były kapitan i pokazuję wam tatuaż na spodzie ręki, którego symbolem jest taka jakby pojedyncza kość. Na kości jest taki supeł związany. Kość z supłem, mówi. Mój były kapitan Sef. On miał świra na punkcie bąsa. I wiecie, z bąsem czasami podobno niektórzy nawiązywali jakieś pakty albo coś im się czasami udało, wiecie, uzyskać od niego. No to mój super mądry kapitan wymyślił sobie, że on tego bąsa przychytrzy. No i udało mu się jakoś go sprowadzić. Przyleciał ten potężny, ogromny statek, który... No nie widziałem nigdy czegoś takiego. No i on z tym bąsem zawiązał jakiś pakt, ale ja byłam mu do tego potrzebna i nie do końca rozumiem, co on zrobił, ale jakby moje życie związało się jakimś supłem, jak ten supeł tutaj, z życiem Sefa. I Sef chciał być nieśmiertelny, niepokonany, ale jak mam to wytłumaczyć? O, jak ty mnie walniesz, to Sef oberwie, ale jak walniesz Sefa, to on nie oberwie, rozumiesz? I widzicie, jak Kaja tak próbuje nieudolnie wam jakby wytłumaczyć, jakby o co chodzi. Ale jak walniesz Sefa, to ty dostaniesz? Nie. Właśnie nic mu się nie dzieje. Jest niepokonany, jest niezniszczalny, to chciał. Ale wystarczy, że ja oberwę i on też obrywa, więc wiecie, za każdym razem jak padłam albo jak oberwałam w palec, to myślę, że nieźle się wkurzył. No, to wszystko jest całkiem fajne w tym pakcie, poza tym, że mam wrażenie, żeby go przerwać, to byś musiała zginąć. No, chciałbym tego uniknąć, co możecie domyślić. Jest zaskakujące, że znalazły się głupcy, którzy myślą, że mogą przerwać pakt. Ale... Właściwie to nie rozumiem dwóch rzeczy. Jest to klątwa i no bardzo dziwna, ale tak naprawdę to robi tobie jakąś krzywdę? No robi taką, bo ten kretyn mnie więził w celi przez, nie wiem, miesiące, może lata siedziałem na statku w brygu, także... Sukinsyn, tak, czyli to odpowiedź na moje drugie pytanie. Jak się wydostałaś? To będzie trzecie. Nie jestem pewny, ale czasami, wy nie wiecie, ale gifowie czasami umieją się przenosić do innego wymiaru, nawet na chwilę i uciekając skupiłem się tak mocno na tym, żeby po prostu zniknąć z tego statku i pojawić się na moim kochanym bocianym gnieździe, że po prostu nagle pojawiłem się w kasetce kamerat. To brzmi całkiem niewiarygodnie. Ale... Wiem, ale tu jestem, a raczej nie widuję się piratów tam, gdzie wylądowałam. No i co, dlatego cię złapali? Bo nagle znalazłaś się jak karaluch, nad którym podniesie się kamień? A widziałeś, Malwin, kiedykolwiek innego pirata w mieście? Po prostu chodzącego po mieście, nie wiem, robiącego zakupy? Nie, piratów się łapie, piratów się skazuje na śmierć. No takie tak jest życie. Tak to wygląda. W takim razie mam ostatnie pytanie, Kare. Czy chcesz na secie wywrzeć zemstę? Zaświeciły się lampki. Widzisz, jak oczy Gareta błysnęły. Rozbłyskują. Nieznanym dla ciebie światłem i widzisz, że tak rozmasował lewy bark, jakby go coś zakuło. Tym razem nie złotym blaskiem, ale karminowym. Fuck. Ja nawet nie wiem, co to za kolor. Czerwony, tak. Z tego, co pamiętam, chyba że coś pokikałem. To już ja byłem poniżana przez niego i nie chcę być więcej poniżana. Chcę być wolna. Chcę być nad nim. Ja chcę nim rządzić i być jego kapitanem. Ale najpierw muszę przebrać ten pakt, bo inaczej to... Wiecie... On może wszystko, ma flotę. Kae. Pakty są wielce fascynujące, wiesz. To jedne z najsilniejszych źródeł magii.
jakie są dostępne. A twój pakt jest wyjątkowy. Więc jeśli tylko chciałabyś, żebym przyjrzał się temu, oczywiście dla zdobywania wiedzy, to zrobię to z przyjemnością. Nie, wolę, żeby Gareth na to spojrzał, jak już. No, nie wiem, czy Gareth będzie mógł coś tutaj pomóc. Pakowałaś się w naprawdę ciężką sytuację, musisz o tym wiedzieć. Ale to może musisz do tego dorosnąć. Niestety Kae potrafię tylko wykrywać takie rzeczy. Być może w przyszłości będę w stanie ci pomóc. Na razie mogę zaoferować swoją pomoc. Moją i Gaela. Dziękuję. Dziękuję. No ja ci, Kae, nie będę kłamał. Ja nie mogę zaoferować ci nic. No fair. Podoba mi się takie podejście. Ale zajmiemy się synami Masywu i zobaczymy, co będzie następne. Jestem całkiem zaskoczony. Tylko jakieś, ale... Domyślacie się, że on mnie na pewno szuka. Dlatego staram się nie być w jednym miejscu przez dłuższą chwilę. Myślę, że już się rozeszła na pewno wieść o tym, że schwytano piratkę z Gif w Casa de Comerade, także nie sądzę, żeby piraci się zapuścili aż do miasta, bo nigdy nie robiliśmy takich najazdów, zawsze polowaliśmy na jakieś pojedyncze statki, ale ja nie wiem. A mówisz, że ma flotę dużą? Znaczy flotę, wiecie, on ma duże ambicje, on nie jest najwyższy rangą. Sarak to ma sporo. I on jest pod Sarakiem i to był jego sposób na to, żeby się wybić w górę, także myślę, że to jest jego ambicja. Na dźwięk z imienia Sarak zarówno Gareth, jak i ty, Malwin, wzdrygnęliście się, bo słyszeliście o Saraku straszliwym. Wszyscy o nim słyszeli. Kapitan tutejszej floty piratów z Gif, który jako pierwsza siła zagrażająca Sajerczykom budującym swój nowy dom tutaj przybył na Nowokrąg, co wiązało się z pierwszą wojną w Przestworzach, kiedy Eberron został praktycznie... Nowa kolonia Eberronu była przez nich atakowana i dopiero użycie przez Eberron najsilniejszej broni, jaką posiadali, czyli już mówiłem, zawsze zapominam, latającego miasta Anorath, które wznieśli ponad orbitę Eberronu i przytroczyli tutaj do Nowokręgu. Dopiero to jakby upiłowało trochę zapędy Saraka. Ale do dziś dzień gdzieś ukrywa się do Nowokręgu, a jego flota i kapitanowie, którzy mu służą, po dziś dzień stanowią ogromne zagrożenie dla wszystkich statków, zarówno nowosajerskich, jak i tych należących do elfickiej armady, tych, które latają pod banderą koncernu Sternbern i wszystkich innych frakcji na Nowokręgu. Kecz, nikt go nie lubi. Jest królem piratów tutejszym. Raczej nie ma z nikim paktów, czy nie ma z nikim sojuszy. A piraci lojalni nie są, także wiecie. Tym bardziej, że on jest piratem z Gif, to już jest specjalny, że tak powiem, piractwa. Wydaje mi się, że zbyt wielu przyjaciół to nie znajdzie przeciwko tobie, Kae. No, wystarczy, że mnie gdzieś uwięzi, ja będę niepokonany, więc myślę, że się boi. Myślę, że się boi i w panice szuka mnie. Ale nie wiem, czy jest w stanie mnie znaleźć. Ja nie wiem, jak działają te... Gareth, myślisz, że można, nie wiem, ty widzisz jakąś aurę, czy to można zobaczyć, nie wiem, z iluś mil, czy co? To odświeżam oko, znaczy otwieram to oko trzecie i próbuję właśnie przyjrzeć się tej aurze pod tym względem, czy to jakaś nitka płynie gdzieś dalej, czy... Dobre, no to otwierasz swoje
trzecie oko, czy i widzicie, i zdrygnąłeś się, bo czujesz, jak blizna na twoim lewym ramieniu zapiekła, kiedy to zrobiłeś. Mhm. I ona jakby zapiekła, jak zobaczyła demoniczną aurę. Okej. Okay. To jest jakby teraz masz, w ten sposób to wykrywasz. Mhm. I rzeczywiście, jeśli się dobrze przyjrzysz, jest cienka nitka cienia, która gdzieś oddala się na zachód od was, ale traci się ją z oczu. Ona się po prostu robi bardzo cieniutka i gdzieś jak niczym włos gdzieś oddala się w nicość. Dostrzegam pewne połączenie. Nie wiem, czy to nić, która po prostu łączy wasze żywoty, czy jednak też połączenie wasze, które umożliwia mu lokalizowanie ciebie. Bezpiecznym jest założenie, że potrafi z pewną dokładnością tropić ciebie. Widzicie, że Kaja się wzdrygnęła. A jakby znaleźć całego tego bonsa i z nim jakoś negocjować? O, wydaje mi się, że zabicie Sefa, doprowadzenie go, wywarcie na nim zemsty byłoby tu prostszym sposobem na zerwanie klątwy. Ale rozumiesz, że zabicie, żeby zabić go, trzeba by zabić ciebie. Nie. Tak. Cóż, być może Bones jest tu rozwiązaniem. Może znajdziemy jakieś... Świat jest pełen cudów, ale... Przecież jest... Jeśli ten twój Sef był taki łasy na władzę i na siłę, to prędzej czy później wpakuje się w coś jeszcze gorszego niż jakieś dziwne pakty. Można go przechytrzyć prędzej niż próbować dezintegrować. Okay. Ale jakbyśmy go spotkali, to możecie mnie ogłuszyć jak coś, ale nic więcej. Oczywiście. No spokojnie. Kaja, jesteś jedną z nas. Nie zabijemy cię. Spokojnie, możesz być tego pewna. Ja nie dopuszczę do tego. Klątwa, jakaś piracka klątwa i jakiś wysłannik Boga i cokolwiek to jest, wskazuje na Malwina. Powiem wam, że jestem zachwycony. Przez całe 3 lata swojego życia nie dowiedziałem się nigdy więcej niż przez ostatnie kilka dni. Jest to wspaniałe. Akurat ciebie to chyba najtrudniej rozgryźć, Vincent. Właśnie, jak masz jakieś sekrety, to dawaj teraz. Nie, no, Gareth się pyta. 3 lata? Przyjeżdżasz, Vincent, 3 lata? Tak, oczywiście. Ciekawa rasa. Ciekawa. Wiem, że robaczek. Szybko dorastamy. A jak szybko umieracie? Z mojego doświadczenia zależy, jakiego sposobu użyjesz. Nie, jeśli możecie teraz mnie zostawić. Mam tutaj kilka rzeczy do zrobienia. Nie chciałabyś, Kae, żeby mięsień cierpiał, prawda? On i tak już jest martwy, także rób z nim co chcesz. O, nie, oczywiście, że jest żywy. Możesz sprawdzić nawet tętno. Dobrze. Ale chyba nie. A co z tym całym dzieckiem? Bo trochę tutaj chyba się pokomplikowała sprawa. Mała jest praktycznie nieprzytomna, więc... Ale oddycha. No co? Kłótnia rodziców przespała. Musimy... Musimy znaleźć jej bezpieczne schronienie i kogoś... Może kogoś ma, może ktoś jej szuka. Musimy zaprowadzić ją minimum do pochtu, a najdalej to tam, gdzie będzie tego potrzebowała. I tak zrobimy, Malwinie, czyli następny przystanek, tak jak już to ustaliliśmy, port Dagger, a teraz wróćmy do początku rozmowy, warty. Vincent, masz pierwszą wartę. Jasne, mogę się nią zająć w czasie przygotowań. Kae, widzę, że byłaś bardzo cenna. Weźmiesz ostatnią. Nie, teraz w sumie nie zasnę. Jak mówisz o tej nici, tak próbuję
Po prostu jakby tam rękami się tym. To Kaja, bierzesz drugą wartę. Malwin, którą wolisz? Trzecia, czy ostatnia? To dawaj w papier kamień. Dobra. Do jednego. Okej. Okay. Kto przegrywa, bierze... To dawaj, Jero. Pergamin, skała, topór? Czekaj. Głosowo musimy się zgrać. No. 3, 4. Miałeś super opóźnienie, ale akceptuję to. Tak? U mnie nie było opóźnienia. Ja też to akceptuję. Dobra, biorę... Dobra, to ja wygrałem, to ja biorę ostatnią. Idę spać. To ja drugą biorę. Czyli Vincent pierwszą. Dobra. To starczy nam swoją pierwszą wartę. Normalne warty, jedziemy. Vincencie, dobra, idziecie spać. A i zanim jeszcze wszyscy się położą, to od razu doglądam zdrowia mięśnia. Czyli... Tylko możesz naprawiać w ramach restu chyba, nie? Czy jak to tam szło? Wiesz co, mending muszę użyć, albo on musi użyć swojej akcji. Okej. Dlatego chciałbym to zrobić teraz, żeby być przygotowanym na wartę. Okej, dobra. Jakiekolwiek rozumiem. Inne ulepszenia, jakie bym chciał wykonać, to wykonam już po tym. Dobra, rozumiem. Znaczy wiesz, bo ty masz... dobra, rozumiem. No bo ty masz ten, możesz robić wartę, bo jesteś bezsenny, czyli możesz robić wartę jako właśnie działając na nim, tak? Przy okazji. Dobra, to w tym czasie... Przeczytałem to dokładnie i to jest rzeczywiście jako w ramach... O, super. W ramach lekkiej czynności. No to w takim razie podczas robienia swojej warty zdejmuję ten cały sprzęt, który nagromadziłem na mięśniu. I zastanawiam się nad połączeniem dwóch najpiękniejszych form transportu, które znane są w tej chwili. Czyli wynalazku koła oraz naszego mięśnia. Możesz sobie zerknąć do swojej tajnej strefy, Barto. Okej. Pod osłoną nocy Vincent usuwa dość trefną trzecią nogę, która nie do końca spełniła Matko. Jego oczekiwania i zastępuje ją kompletnie nowym układem składającym się od wozu oraz kół. To jest za abominacja. Próbowałem zrobić model, ale niestety... Jest piękne, jest piękne. Nie, spokojnie, to w ogóle ja tego nie zrobiłem. Shoutout, dobry chłopak z lasu, z Discorda, dziękujemy. Szybciutko wyciąłem z mema. W takim razie też leczy się 2D8 plus 2 z mojego PD, czyli 7, 9 i jeszcze dodatkowo leczę go mendingiem. Dobra. A nie, w sumie czekaj, bo on może teraz, bo on to może 3 razy dziennie, więc w sumie jak teraz się zaczyna, to on, dobra, to lecę. No możesz go po prostu domaksować. Dobra, no to maksuję go w takim razie. Ale to pod koniec resta będzie domaksowana. Dobra, to powiedzmy, że w tej chwili dostał te dodatkowe 9. A dobra. Pod koniec resta będzie miał max. Bo nie wiadomo, co się ma 14 HP. Dobra. Jak skończy pracować na nim, to będzie miał mu full, a w tej chwili ma 14. Dobra. Dobra. I to tyle z mojej strony. Rozpoczynam wartę. Dobra. To teraz tak, pytanie. Percepcję używasz aktywnej czy pasywnej? Moja pasywna to 13. Kurczę. Używam pasywnej. Dobra, czyli 13. Okej, to ja muszę rzucić na... Okej, dobra. Podczas twojej warty nie zauważasz nic nadzwyczajnego. Super. Budzę... Kto był teraz?
Teraz będzie Malwin. Malwin. Albo Kae. Nie pamiętam. Nie, Kae chyba miał być druga. Tak? To miał być drugi? Walczyliśmy z... Okej, okay, dobra. Dobra, ci Garethem o drugie i trzecie, jeśli dobrze zrozumiałem. Dobra. Jest ostatnia, bo potrzebuje snu. Tak. Budzę Malwina, wybudzam go spokojnie, potrząsając nim. No, ja się budzę. Zaczynam wachty. Dobra. Wracam do swojego tego już teraz mniej uważnie. Dzięki, Vincent. Ta krowa ma już kółko. Tak. Lekko skrzypiąc jeździ za Vincentem. Jest. Czy to skrzypie? Muszę jeszcze naoliwić, ale... No, na pewno będzie wyglądać nieco mniej makabrycznie niż z tą nogą, także całkiem w dobrą stronę to idzie. Cieszę się, że tak uważasz, bo ja sam nie jestem w stanie stwierdzić. Naprawdę? To jest makabryczne oczywiście, bo jest to piękne. Mhm. Na pewno wyjątkowe. I idę na wartę. Nie używam tej biernej, bo it's not that great. Dobra, to rzucaj. Okej. Okay. Percepcja. Dawaj. Proszę, coś fajnego. 19 plus... 21. Tak. Dobra, nawet nie będę rzucał. Widziałeś coś tam, coś w kreszakach zaszeleściło. Coś tam może nawet zawarczało, ale rzuciłeś kamieniem idealnie, tylko usłyszałeś jęk i cokolwiek to było, odbiegło. Podczas twojej warty nie dzieje się nic. Jak trafiam to coś i ucieka, pod nosem mówię. Widzisz, Gareth? Opłacało się rzucać kamieniami z chłopakami czasem. I kończę wartę, nie? Tak, i kończysz wartę. Następny jest, rozumiem, Gareth. Tak, no to ja podchodzę. Król do królewicza. I go potrząsam tak, jakbym go chciał przestraszyć trochę. Tak jakby powolutku się nachylam nad Garethem. Aha. I nagle... Stawaj! O! Kanowa swojego, szybko. Spokojnie, panie Zemsto. To tylko ja, twój stary towarzysz. Twój ukochany, trefny trefl. Nie biegaj. Coś biegało w krzakach. Rzuciłem w to kamieniem. Trafiłem, uciekło. Wypatruj. Pomoże wrócić. Dzięki, Malwinie. Nie strasz mnie tak, ale... Dobra. Będę pamiętał. Dzięki. I spać. Tak. Chęcią się... jeszcze trochę zdrzemnę. Zanim się położę spać, sprawdzam, jak śpi ta Nina. A gdzie ją ułożyliście? Pewnie przy ognisku, całkiem ciepło. Tak, okay. nie bardzo blisko, ale żeby była grzana całą noc. Dobra, no to trochę rumieńców nabrała zdrowych, więc raczej jej nic nie jest. Też, ale nadal śpi mocno. Okej, dobra. No to kładę się tak, żeby... W razie jakbym otworzył oczy, przebudził się to, żebym ją widział od razu, nie? Dobra. No i idę spać. Dobra, to teraz Gareth, twoja tura. Dobra, to ja rzucam na percepcję. Patruję. To będzie 11, czyli dokładnie tyle, ile mam z pasywnej. Dobra, 11. To ja muszę rzucić. O! Dobra, rzucaj D100, panie. Okej, dobra, to najpierw liczba dziesiątek to będzie. I mamy... będzie 80 coś. Możecie coś poniżej 50 raz rzucić? Wróżka ze złotem?
Okej. To teraz D4 jeszcze rzuć. O kurde. Się nabiłem na własny nóż i rzucam teraz D4. Tyle monet znajdujesz. Jeden. Jeden? Okej, dobra. To nic się nie dzieje. Wow. Będziemy o tym myśleć do końca. Poczułeś coś niepokojącego, ale ustało. Dobra. Dobra. Głośno śpierdza. Na jeden, najsłabszy pierd. Kae. Tak, to zmiana wart. Podchodzę do Kae. Twoja kolej. W strostach za broń szwyciła, ale zobaczyła, że to ty. Widać, że słabo śpi, że w sensie średnio mogła zasnąć. No i idzie na wartę. Dobra, wartuj. I pasywki użyję. Ile 16. Masz 16, dobra. Nie będę ryzykować. Tak, rzucę. Podczas twojej warty nic się nie dzieje. Okej. Chyba pierwsza taka warta nasza. Pierwsza w historii, kurna, jak gramy. No. Tylko czy to dobrze, że się nic nie stało? Znaczy, mogą się dziać dobre i złe rzeczy, to też nie jest, wiecie, nie? To jest normalny longrest, czy to coś było, że niewygodnie? Czy nie, znaczy nie odzyskujecie kości wytrzymałości, jeśli ich używaliście. Nie mieliśmy okazji chyba. Ale cały czas nie było aż takiej potężnej walki, więc... Czyli hapsko odzyskujemy. Odzyskujecie po prostu hapsy, no. I spele, no i umiejętności. Okay. To longrest. Dobra, odpiszcie sobie tylko jeszcze, proszę, racje żywnościowe. Mała jeszcze nie jadła, więc na razie jej nie podliczajcie. I mimo tego, że jest dzieckiem, to nadal je jakby full rację, bo to wiadomo. Bo to human po prostu. Dobra, to będzie 5. Plus nie jadła radius. Pewnie od bardzo dawno. No, 2 dni minimum, nie? Dobra. Nastaje poranek i następny dzień waszej podróży. Czekajcie, uwaga, będę ruszał rzeczami. O nie, zgubiliśmy trefle. Jest. Dobra. Czyli jesteście tutaj. Czyli no tak 2,5 dnia do portu. Jeszcze przed wami. Nie, przepraszam. Okay. 1,5. 1,5. Okay. Sorry. Kontynuujemy drogę chyba. Tak. Wszyscy mają strasznie dużo do przegryzienia i przemyślenia. Bardzo. Dobra. Mała się już budzi rano. I widzicie, że siedzi taka przerażona przy tym ognisku i patrzy na was zaniepokojona, ściskając swojego pluszaka, którego ma przy sobie. O, jakiego ma? Małego. Trudno powiedzieć, co to za zwierzę. Jakieś fantastyczne. Może musiałbyś rzucać na arkanę? Wiesz co? Nawet lepiej. Spytam się jej. Wow. Wygląda jak niebieski, to już jest bardzo jakby też po przejściach, ale jest to niebieski taki wąż z wieloma nogami. Okej. Okay. Ma ich, tych nóżek ma 8. Okej. Okay. Dzień dobry. Panna Nina już wstała. Pokiwała głową na tak. Będziemy chyba jeść, co? Do wszystkich rzucam. Wow, flashbang. O shit, wrzucili flashbang do namiotu. O nie, to ci. Zrobiłem dzień. Gici, tactical squad. Tak. Jest z helikoptera. Tak, zjemy ich. Chyba nawet mamy coś na deser, cuksy, róg. Pamiętacie? I
trochę, coś tam spojrzała w kierunku Garetha, jak usłyszała o cukierkach. Vincent zaczyna grzebać w swoich torbach, szukając rogu jednorożca autentycznego. Tak, w którym znajdują się ciuty. Róg jednorożca z ciutami. Tak. Z ciutami, z minisami. Ale najpierw jedzenie, potem deser. Oddaję Malinowi rację i... Podoba mi się, że jak taki obrażony, jak zaatakowany to powiedział. Vincencie, ty możesz zjeść tyle cukierków, ile chcesz. Zostaw coś dla Niny, okej? Dobrze, zgadzamy się? Tak nie zamierzałem. Skoro się wyciągnąłem. Dobrze, niech będzie. Ty już resztę ignoruj. Marvin chyba do ciebie ma najwięcej zaufania. Daj tu rację. Wyciągam trochę suszonych owoców, kanapkę jakąś, suchara. Takie sprawy. Dobra, no to widzisz, że tam ten suchy chleb to niechętnie, ale trochę tych suszonych owoców rzeczywiście zjadła. I też już ma łapczywie tak pić wodę, ale no wiecie, powstrzymaliście ją, bo nie można się tak obżerać, jak się długo nie miało, więc trochę jej tam mniej nalaliście rzeczywiście. I potem jak już skończyła pić, to widzicie, że patrzy trochę w ten kubek, a potem zaczyna cicho płakać, a jej łzy wpadają, soląc lekko wodę. Okej. Okay. Może to nawet lepiej, że się wypłaczesz. Jakbym był na twoim miejscu, to też by mi było ciężko. No ale... Skąd ty w ogóle jesteś? I widzisz, że ma jakby tak, że ma takie usta tak spięte w taką klasyczną pozę nie rozmawiaj z nieznajomymi, jakie mają dzieci zazwyczaj w tym wieku. O, no dobrze. Nie musisz mi mówić. Tak naprawdę nic. Ale jak się zdecydujesz mówić, to będę czekał. I bardzo pokazuję, że trzymam ten róg z cukierkami pełen. Ciutów. Dobra, możesz rzucić na przekonywanie, jeśli próbujesz ją tym jakoś przekupić. Tak, próbuję. Dobra. Czyli to jest persuasion, no nie? Tak, persuasion. 14 plus 8. Jesus. 24. No, ten. Dobra, to nie, widzisz, no ale tak. Widzisz, że łapówka zadziałała. Mhm. I może tu dojść do jakiejś wymiany. To o co pytasz dokładnie? Skąd jest? Skąd? Skąd jest? Dobra, no to mówi z portu i wyciąga rękę po cukierkę. Z portu. Czekaj. Z portu New Dagger. I już otwierając cukierka z papierka i ładując go sobie do mordy, pokiwała głową. Inside. Okej. Okay. Inside. Nice. Nat 23. Czujesz, że ona raczej nie ma w zamiarze kłamania tutaj. Okej, okay, dobra. No dobrze, ale
Hej, it's to tak naprawdę nie jest dziecko, to jest wampir. Widzisz, to nie. No. Demoniczna ocha łączy się z Kaem. Tak, nic. Czarna nić kończy się dokładnie w klatce pierwszego dziecka. Nie, nie. Yeah. Okej. Okay. Dobra. O, to my tam jedziemy. Jesteśmy jak, niedaleko. Jak słyszysz, najedziemy tam. Tak? O, tak, tam zmierzaliśmy od początku, ja i moi przyjaciele. W ogóle chyba ich jeszcze nie poznałaś, nie miałaś okazji. Tam... siedzi Kae. I Kae szczerze zęby do niej. Mógłbym próbować się uśmiechnąć, ale tak. Widzisz, że no, przestraszyła się Kae. Mm-hmm. O, też się jej strasznie kiedyś bałem. Wygląda dość drapieżnie, ale jest bardzo odważną dziewczyną. Najodważniejszą dziewczyną, jaką chyba znam. Widzisz, że Kae się lekko zarumieniła i tak. Dobra, i słyszysz, jak szepcze do ciebie Nina. To jest dziewczyna. Tak wnioskowałem. Szepczę do Niny. To ona na to, wow. No, nie wszystkie dziewczyny noszą takie przepiękne sukienki jak ty. No i to patrzy na tą swoją, no dość już brudną już sukienkę. I mówi, no mama będzie zła. Wypierze się. Na pewno się wypierze. A propos, znam gościa, który na pewno mógłby zastosować niezłe pranie chemiczne właśnie w twojej sukience. Tam siedzi Vincent. Bardzo utalentowany osobnik. Teraz, gdy ty to mówisz, Vincent macza drewniane bełty w swoim słoju alchemicznym wypełnionym trucizną. Przepraszam, poison, basic poison to jest. Tak, no czyli trucizną. Tak. Tak, więc Vincent, masz te? Masz założony płaszcz czy nie? Nie, jest poncho. Tak. Jest odsłoniętą mam głowę i... Tak, widzicie, ona widzi ogromnego robala, który z gulgoczącym, lekko muczącym słojem, w którym on macza zrobione z paznokci i kości bełty. I... O, ale straszny. Okej. Cześć. Lubisz miód? Ja tak rozgląda się. Co to było? Vincent wylewa zawartość słoja i zaczyna nim trochę ten... Dobrze go opór. Kręcić. Mam nadzieję, że dobrze wyleł to wszystko. Ja to z tego otworu płynie, bo tam jeśli się przyjrzysz, jak wygląda Alchemy Jack, to masz różne otwory na różne płyny. Faktycznie, tak, tak. Więc się nie mieszają. Więc... Równa krok z resztą i podaj dłoń. Patrzy na ciebie Malvin, przerażona po prostu jak... No to jest najstraszniejsza rzecz chyba jaką widziałam. Okej. Gorsza od tego sępa. No ja... To mi mówię... Spróbuj. Całkiem czasem warto zaufać nawet takiemu Vincentowi. Odkorkowuje szyjkę i na dłoń Niny wylewa się po prostu 3 litry miodu. Zabiera rękę i fuuuj. Ale rozbawiło ją to. I teraz wyciera rękę w ten, w tą w suknię i patrząc na ciebie, jest coś jeszcze? Oczywiście. Na przykład, nie, to lepiej nie. Albo, ile masz lat? Pokazuje 10 na palcach. Obydwie ręce otwiera po prostu.
To więcej niż ty. Malwi się zaczyna śmiać. tak głupkowato specjalnie. Ona się zamyśliła, nie wiedząc, dlaczego dorośli się śmieją z tego, że pokazała 10 na palce. O! Może to. Otwiera kolejną szyjkę. I nachyla, tym razem powolutku, tylko troszeczkę, że nie ten. I wyciąga swoją łapę, na której wylewa się majonez. I ona teraz już tak całkiem się zaśmiała. I będziesz brudny. My się tutaj nie boimy pobrudzić, co? Nie, zdecydowanie nie. O, z nami to się nie martw, nie martw o takie rzeczy. Szczególnie, że... Lizis, mów dalej. Szczególnie, że mamy takiego opiekuna całej drużyny, jak Gareth. I pokazuję na Garetha po prostu. Całkiem zabawny koleś, ale umie zadbać jak mało kto. No, widzicie, że trochę tą zahipnotyzowana wręcz patrzy na Garetha i robi takie wow. No. Robi wrażenie. I pyta się ciebie, Gareth. Pan jest rycerzem? Można tak powiedzieć, mała Nino. Ładny pluszak. Jak się nazywa? Pluszak upadł na ziemię, jak tam się to wszystko działo. Teraz podnosi go, wyciera i... To jest Beka. Beka. Bardzo jest ładny. Behirem. Kim? Behirem. Behirem. Ciekawy, może mam takiego w swojej talii potworiady, może sprawdzimy. Ty masz kłonie. Zielone, prawda? Tak. W zielonych go nie ma. Dobra. Ale jako znawca potworiady jest w niebieskich Behir. Okej. Okay. Więc ja to wiedziałem, ale tak naprawdę to był pretekst, żeby się do niej zbliżyć i otaksować wzrokiem, czy jest zdrowa, czy nie ma żadnych ram, zadrapań. Na pewno lepiej wyglądać, jak znaleźliście się wczoraj, no ale nadal jeszcze no, jeden posiłek jej nie pomoże na jej wychudzone, nie wiecie ile tam spędziła czasu ciało i też no... nadal jest no, zmęczona po prostu, tak? Znaczy, ale nie wydaje ci się, że jest chora czy coś. Okej, dobra. Ani nie wydaje się być jakoś poważnie ranna, poza no, zadrapaniami i paroma siniakami. To wracamy do portu, Nino. Tak? Dasz radę? Malwin mi mówił, że jesteś bardzo dzielna. I ona na to, chcę do domu. No. Będziemy tam jechać. Ja jeszcze mi tata będzie zły, ale chcę do domu. Dobra, to może przyspieszymy, co? Czemu miałby tata być zły, że będziesz w domu? Bo uciekłam. Uciekłaś z domu? Tak. Tego się nie spodziewałem. Uciekłaś z domu... I co potem się stało? Wsiadłam na wóz. Widzę, wstała jakby taka dumna, że to zrobiła. A potem przyleciał ten ptak. Czyli ten wóz to był twój wóz? Twojej rodziny? Tak. Wszystko w porcie jest mojej rodziny. Patrzę na Garetha. A macie statki? Kaja się odezwa. I ona tak popatrzyła jakby w dal, myśląc. Nie, statki nie. Te są marynarze. To panno Nino, zechce się panna udać z nami. Wyluzuj Gareth, rycerzu. Chyba nie ma czasu na mitrężenie. Kaja, chodź, pakujemy. Tak, i proponuję, żeby się spiąć. Przyspieszmy po prostu, jedźmy jak najszybciej do tego portu. Możecie puszować, jeśli chcecie. No właśnie, ja chciałem spuszować. Proponuję właśnie puszowanie. Dobra. Jeśli nie są za, oczywiście. Ty tu jesteś szefową, słucham się ciebie. Ja
pakuję i Ninę, i siebie, i możemy ruszać. Dobra, czyli skrócicie podróż. Czekaj, muszę tylko sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Okej, dobra. Bo ty tego nie masz. W sensie, tak, i też nie jesteście w kosmosie, więc bo jakbyś KE puszowała w swoim ulubionym terenie, to są bonusy, no ale że jesteście na prairie, to zwyczajnie to działa. Dobra, czyli jedyne co, to kiedy puszujecie, to disadvantage na survival i rzucacie na constitution. Dobra. Nie dostaniecie zmęczenia. Jeszcze, dobra, to najpierw rzucamy, nie? Tylko, że coś chcecie zadeklarować. Bo chciałbym zadeklarować, żebym jeszcze chciałem dowiedzieć, dlaczego uciekła z domu i przekupić ją cukierkami. To możesz zagadać. Okej. No to tam odgrywamy to? Tak. Dobra. Już tak kończąc pakowanie. A czemu uciekłaś z domu? 10-latki to raczej nie uciekają często z domu. I ona, wiem, ale tata był okropny. Okropny dla ciebie czy dla kogoś? Dla mnie. A co ci zrobił? Nie chciał mi kupić kucyka. O. To całkiem okropne. Kucyka, ale masz jakiegoś takiego konkretnego? Stupnęła nogą. Masz jakiegoś konkretnego na oku? I ona tak. Był w porcie, ale odpłynął statkiem. Trzeba by go znaleźć. Wiesz, możemy porozmawiać z twoim tatą i coś pomyśleć na ten temat, jak dojedziemy. I ona otworzyła się oczy. Tak? Oczywiście. Nasze umiejętności to tylko... Ale tata nie rozmawia ze służbą. O, my nie jesteśmy służbą. Zaufaj mi, Nino. Nie wydaje się przekonana, ale... Rycerze nie są służbą, Nino. Ale służą królowi przecież. To jak służba. Tak, ale trochę innego rodzaju niż taka służba, z którą się nie rozmawia. Tak, tak, Garecie, to prawda. Masz rację, ale panna Nina ma również troszkę swojej racji. A ty masz jakąś służbę? Mam. O, kogo na przykład? O, i zaczyna wymieniać listę. 12 osób. I wszystkie... Co było? Coś było do mnie? Tak. Czy mogę w tym czasie, używając swoich narzędzi, złożyć z skrawków metalowych figurkę? Zabawkę? Zrobić tak. Jakąś? O. Dobra, rzucaj na umiejętność tych... rzut plus twoja... rzut plus proficiency w narzędziach. Dobra. Czekaj, proficiency w narzędziach, czyli... Twój proficiency bonus po prostu. Po prostu, okej. Dobra. Na pewno ci wyjdzie. Pytanie jak dobra. Jasne. Dobra, o czym ja mówię? Wymienia tą służbę. Jeden, przepraszam. O nie. Jeden plus dobra, coś tworzysz. Patyk. This man has no concept of fun. Don't let him cook. Dobra, Bartek, ale teraz jest dla ciebie szansa, żeby się popisać. Opisz najstraszniejszą zabawkę, jaką sobie jesteś w stanie wyobrazić. Taką, wiesz, stylu, że traumatyzujesz dzieci czymś takim. O Boże. Jak ta małpa z talerzami, nie? O nie, tylko nie małpa z talerzami. Teraz zastanów się. Nie, na razie robisz. Zastanów się i jeszcze tylko do ten. Też nie chcę przedłużać. Jeszcze mamy jeden dzień. Jeszcze jeden rzut na wydarzenie po drodze. Jeszcze jedno dziecko musicie znaleźć. Dobra. No to ona tam wymienia tą, wymienia służbę, ale słyszysz, że nie wymienia prawdziwych imion, to są wymyślone imiona, albo nie wiem, pani ciocia skądś tam, albo no wiesz, tak.
No, ma dużo służby na pewno w domu. Okej. No dobra. O, to bardzo dużo odpowiedzialność dla takiej młodej... Kim ty jesteś? Księżniczką? I ona... Nie jestem księżniczką. Ale chciałabym być. O, pewnie któregoś dnia się nią staniesz, jestem przekonany. Naprawdę? O, oczywiście. Przecież świat potrzebuje takich wspaniałych księżniczek jak ty. No, dziękuję. I dygnęła przed tobą. A ja robię kapeluszem ukłon. No to ona tam odwzajemnia ci też. Widzisz, jakby jak już trochę tak ochłonęła, to no widać, że zna etykietę. Jest w niej szkoła. Okej. Dobra, nie mamy za wiele czasu. Czas ruszać. I to rzucamy na to Constitution? Dobra, więc tak. Wincencie, co ty tam wyprodukowałeś? A, po chwili tak. Vincent odwraca się, trzymając coś w rękach, w dłoniach. I bez słowa podaje to łagodnym ruchem Ninie. Jest to zabawka zrobiona z kawałków metalu. Bardzo ładnie w ogóle wykonana. Z bardzo szczegółowo, wszystko jest jakby zero jakby ostrych kątów, tutaj wszystko było wzięte pod uwagę, że to było bezpieczne. Jest to kucyk, ma on cztery nogi i generalnie wygląda bardzo jak kucyk. Problem był w tym, że Vincent nie do końca wiedział, jak przekazać, że kucyk jest szczęśliwy i się uśmiecha. Jakby to jest ta rzecz, która miała rozbawić to dziecko. Więc stwierdził, że jako, że jest to ludzkie dziecko, to umieści tam uśmiechającą się ludzką głowę, jako głowę tego kucyka, w szerokim uśmiechu. Taką właśnie figurkę otrzymuje Nina. Patrzy na ciebie, patrzy najpierw na to, potem na przerażona, dygnęła i dziękuję. I chowa do kieszeni. Kiwam głową z takim przyjemnością. W takim stylu, że nie odmawia się, trzeba przyjąć prezent, wiecie o co chodzi, ale że wyglądała jakby po prostu wkładała sobie dynamit właśnie do kieszeni. Dobra. To co? Ruszamy. Dobra, no to tak jak już mówiłem, zakończyliście postój i ruszacie w dalszą podróż i KS zdecydowała się puszować, czyli przyspieszacie. Ale w zamian za to no, możecie się zmęczyć. I teraz tak, Gareth miał 21 na kości, więc bez problemu nie ma zmęczenia. Mam 5. 5 ma Malwin, więc Malwin, jeden poziom zmęczenia. Ja mam 8. 8, jeden poziom zmęczenia. Widzowie mi świadkę, że dwudziecha właśnie wypadła, więc... Wow. Dobra, no to Vincent, nie masz zmęczenia. I teraz przypomnę, ja też sobie przypomnę, co robi pierwszy poziom. Disadvantage ability checks, jest w karcie od razu. Dobra, no to macie disadvantage na ability checki. Wszyscy? A, no dobra. Wszyscy ci, którzy nie zdali. Czyli Vincent i Garrett są nie mają. Okay. Dobra. No widzicie po swoich towarzyszach, że Kael tam puszuje was do przodu, ruszacie ten z tymi koniami szybko, ale no nie jest to bez konsekwencji, jest to o wiele trudniejsza przez to przeprawa i Kael, ty przez to też mniej zwracasz uwagę, co się dookoła ciebie dzieje i rzucaj na survival z disadvantage. Czyli wcześniej rzuciłem raz kością, więc uznam, że tamten rzut się liczy. Miałem 7 i teraz rzucę drugi raz 16, czyli ten 7 powiedzmy, że się liczy. A, bo dobra. Nie chcę przeczytać, no. Czyli 11. Okej. No to niestety tracisz trochę w wyniku zmęczenia i przez pośpiech tracisz trochę koncentrację. Proszę o ciebie, oddę 100. Mm-hmm. 87.
Dowiemy się. Jeszcze 99. Nie. Jezus. Nie, nie. O matko. That's crazy. Nie, nie. No wypadło. Po kolei 100, 98, 99, po prostu wszystkie liczby od góry. Biedny G. Dobrze, dobrze, nie. Wydoimy no. Całą listę D100, tą górną i L. Potem idziemy przez jakieś krainy grozy i a, to było, to było. To już znowu znamy. Znowu dziecko. Kolejna księżniczka, that's crazy. O, dobra. 99, tak? Tak. Mhm. Dobra. Poruszacie się szybkim tempem przez prerię. Nie zważając na to, co mijacie. Na razie po prostu liczy się tylko jedno, dostarczyć pannę Ninę do portu New Dagger. Jednakże taki obrót sytuacji niesie ze sobą pewne konsekwencje. KR, ty przewodzisz swoim towarzyszom, popędzasz konia do przodu, ale w pewnym momencie słyszycie coś zaraz po prostu z waszej lewej. Mhm. Dobra, to będzie dobre. Nie. To będzie dobre. Jesus. Kiedy słyszysz... Metal Gear Solid. I wtedy dwa wilki wyskakują na was. Dwa wilki z lewej i dwa z prawej. Ale słyszycie też okrzyki. Toni! Braci! I widzicie, że na wilkach siedzą gobliny. Kiedy zostajecie otoczeni przez... A nie można, robić drive-by podczas jazdy, czy nie? Zostajecie otoczeni przez wilczych jeźdźców, którzy rzucają się, znaczy gonili was cały ten czas, a teraz złapali się w waszą pułapkę. Znaczy wy złapaliście się w ich pułapkę. A może to jednak oni się złapali w naszą? Ha, wiedzieliśmy, że to wy. I od tego momentu zaczniemy za tydzień. O kurde. Dobra. No będzie ekscytujący start.